Dzień dobry, witajcie. Rozpoczynamy 23 odcinek Przegranych. Kiedyś się zastanawiałem nad tym, czy istnieje fajniejszy kawałek, który na intro mojej audycji by pasował. I nie istnieje, ale z drugiej strony pomyślałem sobie, że tytuł Przegrani się wszystkim tak kojarzy, a nie inaczej. I pomyślałem, że jakby tak budka sufera. Znowu w życiu mi nie weszło. Oh yeah. I no, mogłoby być ciekawie. Dobra, słuchajcie, przejdźmy do rzeczy. 23 odcinek, dzisiaj o motion capture. Jak zwykle rzeźników zaprosiłem do audycji. Łaskawie się zgodzili przyjść, wpaść, przyjąć zaproszenie. Jestem bardzo szczęśliwi. Szczęśliwi. Ja jestem bardzo szczęśliwi. Jestem bardzo zadowolony z tego faktu. Adrian Perdion i Michał Chrydziuszko z mockup.pl. Tutaj co prawda podpisani są na tym obrazku, widzicie pewnie Adrian i Michał, a siedzą dokładnie odwrotnie, także żebyście nie pomylili. Z brodą jest Adrian, z bródką jest Michał, w okularach jest Michał. No i tutaj po drugiej stronie Damian Pajda, CI Games, Dobry. Rzeszów. Dobrze, dobrze. Jakbyście się mogli przedstawić. Ja właśnie zauważyłem, że nie napisałem wstępu na ekranie, o czym aktualnie mówimy, to ja sobie to w tym czasie dopiszę, a po lewej mamy Adriana i Michała, po prawej mamy Damiana, to jakbyśmy od naszej pary gości z lewej zaczęli, jakbyście mogli chłopaki to. No i cześć w ogóle. Cześć, dzień dobry, witajcie. Siema. No. Co byście chcieli powiedzieć w ogóle o swoim doświadczeniu i o tym, dlaczego wy w branży w ogóle? Nie, to, no ja w tym siedzę od tam lat 15 bodajże, 2002 zacząłem pracować, to nie jest 15, jest 14 lat, No. 14 lat, nie jako animator, później pracowałem przez chwilę na mockupie, ale na aktywnym optycznym we Wrocławiu, nadal tam jest, działa, w ATM-ie, no a później jak już się do PCF-u dostałem, to robiliśmy tylko sesje zewnętrzne, no, kiedy to 2 lata temu? No tak. 2 lata temu. Schodzi. Tak, z hakiem Adrian przywiózł sprzęt, no i od tego czasu mamy mockup.pl i tam sobie działam, nie? W roku już, nie? No tak. Wrzesień to był. No, jeszcze tam na Przysławskiej. No, na Przysławskiej, tak. To dopiero co tam ledwo to jakoś tam działało, nie? Także z tym tutaj siedzę. Adriana spotkałem, przyszedł w Warriorze. Przy jedynce. Przy jedynce. Krwawo Krwawo było. w jedynce. Tam robiliśmy sobie sesję i się zgadaliśmy w ten sposób. I jak już udało nam się zrobić sprzęt, to założyliśmy mockup. I on sobie działa. I tak sobie robimy mockup. Ja jestem Adrian i mam okazję pracować przy grach od 2007 roku, kiedy to kolegi Tomasza Gopa i Adama Badowskiego wygrałem casting to na mockupy do Announce Edition w Wiedźminie 1. Było, było. Dawne dzieje. Było, pamiętam, pewnie. Ja byłem wtedy świeżo po szkole teatralnej i pojechałem razem z nimi do Frankfurtu. I pierwszy raz wtedy założyłem strój mockupowy i pomyślałem, że to jest kurczę coś fajnego. Ha. Potem zostałem zaproszony do drugiej części Wiedźmina, gdzie miałem być performerem w większości męskich postaci w scenach występujących. Potem pojawił się Shadow Warrior, potem znowu Wiedźmin 3, ciąg dalszy jakby tej współpracy na początku robiliśmy. No i pojawiła się okazja, ja już byłem strasznie zainteresowany samą technologią motion capture i wiedziałem, że to jest dla aktora w ogóle kierunek, w którym warto by iść. No i pojawiła się okazja kupienia sprzętu, kupiłem go. Wtedy robiliśmy z Michałem Shadow Warriora i wiedziałem, że to jest specjalista po prostu w tej dziedzinie. Łącząc kompetencje w całość, uznałem, że jest idealny do tego, żeby zapytać go, czy chciałby popróbować w tym obszarze działań. No i tak sobie od tamtej pory działamy. W ogóle wy się fajnie dzielicie, o ile dobrze to rozszyfrowałem, bo są i umiejętności techniczne, i artystyczne w waszym dwuosobowym zespole. Rzadko dwuosobowy zespół można tak wysycić umiejętnościami. No. Dobrze, Damian, powiedz w ogóle, ty tylko w CI Games masz doświadczenie, czy jeszcze gdzieś pracowałeś przy animacjach, jeśli chodzi o game dev? Wiesz co, ja zacząłem w CI Games i póki co jeszcze tu jestem, więc nawet się nigdzie nie wybieram, jakby co. No Ale właśnie. tak, już od 2008 roku zacząłem pracę jako animator, jeszcze wtedy przy przygodówkach Art of Murder i Chronicles of Mystery.
Wtedy większość animacji tam robiliśmy z ręki, animowane były, czyli bez użycia motion capture. No i później przez kolejne projekty Sniper i Enemy Front. I podczas robienia Enemy Fronta dostaliśmy w Rzeszowie właśnie, bo jestem z Rzeszowa, ogólnie z rzeszowskiego oddziału. Firma u nas otworzyła studio motion capture wewnętrzne. Właśnie, od kiedy ona jest? Od 2012 roku, czyli już przeszło 4 lata, 3 lata. I od tego czasu nagrywam tam sesję i do Lords of the Fallen, i do Enemy Fronta, i teraz do najnowszego Snipera. No i to jest głównie tam moje doświadczenie właśnie z systemami motion capture. No, ja chciałem się jeszcze podzielić z wami, a przy okazji pokażę wam, drodzy widzowie, jak scenariusz na dzisiaj wygląda. Trochę tych punktów mamy, także jak zawsze, jak się nam uda zamknąć 2 godziny, to w ogóle będzie wypas totalny, zobaczymy, oby się udało. I chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że oprócz tego, że Bonsai w ogóle mnie natchnął do tej audycji, on zresztą też z wami, zdaje się, chłopaki, Adrian i Michał pogadał, stąd się nam złożyło w ogóle ten pomysł, to jeszcze ja sobie pomyślałem, że chyba już dawno mit na temat tego, że mockup jest dostępny tylko dla tych największych i tylko dla tych najbogatszych, upadł albo upada ciągle, ale jeżeli ktoś jeszcze gdzieś, to warto by w ogóle to zrobić, bo to jest bardzo ważne, że jakość, jaką mockup oferuje, to nie jest w dzisiejszych czasach nic, co jest za płotem, że tak powiem, co jest za jakąś taką ścianą totalnie. No, ale to o tym może za chwilę. Stąd w każdym razie pomysł na odcinek miałem, warto to rozbroić, te tematy. Dobra, jeżeli nie macie nic przeciwko, przejdźmy do konkretów. Pierwszy rozdział w naszym dzisiejszym scenariuszu to jest, jak wygląda, nie wiem, branża albo ta działka w ogóle game devu w 2016 roku, czyli dziś. I to, od czego zacząłem zresztą, sprzęt versus dostępność. Zdaje się, że w przypadku zarówno mockup.pl, jak i rzeszowskiego studia, to są oczywiście profesjonalne kamery, natomiast nie tylko takie sprzęty są dostępne, z tego co wiem, na rynku. Są takie półprofesjonalne, mniej profesjonalne, są takie, które ktoś sam może sobie gdzieś używać. Jakbyście mogli mi pomóc w tym, żeby wprowadzić ludzi, co w ogóle istnieje na rynku, a po drugie, czego warto używać, bo wiem, że myśmy na przykład, nie wiem, czy Ty, Damian, przy tym byłeś, ale kiedyś w CI testowali takie rzeczy zakładane na człowieka, który i żeśmy stwierdzili, że chyba nie jednocześnie. Także warto by tutaj przejść przez to wszystko. Jakbyście mi pomogli, bo ja nawet nie wiem wszystkiego, co. Zaczynając od tego, co powiedziałeś, ten zakładany strój. Ogólnie systemy motion capture można podzielić aktualnie na 2 rodzaje, czyli systemy z użyciem kamer, czyli kamery śledzą z zewnątrz ruch aktora, który się porusza w jakiejś tam przestrzeni określonej, ograniczonej zazwyczaj mocno, oraz systemy inercyjne, czyli takie, w których aktor ubiera strój, na którym są czujniki, akcelerometry. I taki system nie potrzebuje określonej przestrzeni, czyli można ubrać to i chodzić w tym po biurze i wchodzić do auta, na zewnątrz wyjść. Więc jest to, nie trzeba specjalnej przestrzeni do tego, żeby to wykorzystywać. Dobra, ma zalety, ale na pewno ma też wady. Tak, wadą tego jest to, że jednak jakby efekt, który się uzyskuje, jakość mockupu jest dużo słabsza niż systemów optycznych. Szczególnie to widać na ruchu stóp przy kontaktach z elementami stałymi, jak podłoże czy jakieś elementy otoczenia. Jednak największą zaletą jest jego to, że jest, można się ubrać i biegać po polach na przykład, nie? Co w zwykłych systemach jest bardzo trudne albo niemożliwe czasem. Więc tak to wygląda. To jest trudne, tylko że trzeba do tego jakiegoś bardzo wielkiego systemu o bardzo dużej ilości kamer, bo można teraz, robi się już na nagrania normalnie optycznym systemem na zewnątrz. Oczywiście muszą być spełnione odpowiednie warunki pogodowe i tak dalej. I ten system musi być ogromny. To setup jego jest wtedy straszliwie drogi. No tak, to. Rzadko się to robi. Oczywiście. I te systemy inercyjne to umożliwiają, to trzeba im przyznać. To jest o tyle fajne. To mało precyzyjne, no i strasznie się to tam trzęsie. Do Planety Małp robili mockup w lesie, no nie? Tak. Jest to jakoś możliwe, natomiast. Ale kamerami?
Tak, tak. Kamery na drzewach je montowali. Kalibrację aktorów robili w namiotach obok, więc... I używali sterów aktywnych, niepasywnych, czyli diody po prostu pomocowane do ciała zamiast kulek oklejonych taśmą, która odbija, refleksuje. Tylko Sprytnie. Sprytnie. Jest mocniejszy sygnał chyba, mniejszy wpływ ma światło słoneczne wtedy na zbierane dane. Dobra, słuchajcie, a gdybyśmy porównali te dwie rzeczy odnośnie, jak ty to nazwałeś, Damian, że są te optyczne, nie? I inercyjne, optyczne i inercyjne, tak. Dobra, to jest... bo pewnie te inercyjne łatwiej jest zamieć u siebie w studiu albo gdzieś tego, nie wiem, pewnie można to wypożyczać, prawdopodobnie nie zawsze musisz wydawać ileś tam pieniędzy, żeby to kupić, natomiast pewnie jest też powód, dla którego ECI zdecydowało się na to i wy chłopaki z mocap.pl też używacie tego. I teraz jeszcze odnośnie tego, połączmy to z kosztem, bo mi się wydaje, że to jest mit, że jedno z nich jest tańsze, droższe albo inaczej, że jedno jest mniej albo bardziej dostępne, prawda? Jest taka, że pomóżcie mi. No, jeżeli chodzi o koszty, to przynajmniej w przypadku takich profesjonalnych systemów, jak u nas Vicon czy Motion Analysis i tego typu rzeczy, to są koszty bardzo wysokie. Taki najprostszy setup to idzie. No. A czy tak, tylko że ja bardziej mówię o indykach, którzy chcieliby sobie zrobić sesję mock-up, tak. Którzy muszą rozważyć koszt, jaki to jest zrobienie. To pewnie bardziej mock-up.pl by się wypowiedział, hopoki. Tutaj. Czy Polska oferuje w ogóle wypożyczenie sprzętu inercyjnego? Nie mam pojęcia, nie. Wiesz, właśnie ja też nie, wiesz, też się o tym zastanawiam, nie spotkałem się z czymś takim po prostu. A no widzisz, no dobra, to w ogóle może nie ma o czym gadać. Parę studiów mock-upowych, ale one wszystkie korzystają z optycznych systemów, bo one są dużo bardziej jednak precyzyjne. Ale taki... W ogóle egzotyka jest ten inercyjny w tej chwili. Kiedyś był używany jeszcze, tam część ludzi próbowało używać tego animazu, bo jeszcze są jeszcze mechaniczne systemy. Parę. My wspominamy teraz tylko o dwóch najważniejszych, inercyjnych i optycznych. Mm. Jest jeszcze ten mechaniczny animazu Gipsy, ale on jest dramatyczny. To jest naprawdę bardzo, bardzo zła rzecz. Nie? Ale na przykład czy inercyjnego bo stroje inercyjne ludzie mają w Polsce. Jest na pewno jedna firma w Warszawie, która ma IGS-a, Animazu, to jest inercyjne. Gdzieś jest X-Sense, bo Monderek pracował na pewno na X-Sensach, robiąc jakieś tam swoje animacje. Ale czy jakieś gdzieś są usługi wypożyczenia, to chyba nie. Trzeba znać to. Nie, w sensie to tak, w takim razie wrzuciłem w ogóle. Tak mi się wydawało, że skoro to się pakuje w torebeczkę i bierze, to tak jakieś, od razu mi przyszło do głowy, że Polak potrafi i kombinuje, to od razu ktoś na pomysł takiego biznesu wpadł, ale no przestrzeliłem. Słuchajcie, to jest dobry pomysł. No. Jest, wiesz co, bo trzeba jeszcze tak podzielić to na takie rzeczy komercyjne i niekomercyjne. Jest ten system inercyjny. No. Jest kilku dominujących dystrybutorów, producentów tego. Jest Animazu, które robi IGS-y, czy teraz chyba oni się już inaczej jakoś nazywają, mają jakąś nową nazwę. I X-Sense, który robi bardzo fajne suity. I X-Sense rozwiązał pewien problem, który dotychczas istniał w przypadku systemów inercyjnych, czyli punkt, ruch względny i bezwzględny. Czyli ruch względny to jest ten tutaj, jeszcze raz. Wyjaśnij to. Chodzi o to, że postać ludzka jak się porusza, to ona się porusza generalnie rotacyjnie. Znaczy, że cały człowiek jest tak, że ma punkty ustawione w jakimś miejscu i się rotuje. Z wyjątkiem jednego punktu, to jest jego środka ciężkości. I środek ciężkości musi mieć, oceniają też pozycję, nie tylko rotację. I do X-Sensa, do tych systemów inercyjnych, dodano właśnie taki punkt odniesienia. Jest tam dodatkowa, to nie jest magnetyczne. Czy to nie działa na tej zasadzie mokopu magnetycznego? Może że on ocenia właśnie dosyć precyzyjnie, właśnie nie wiem jak to działa. Ale to też jest takie, że to też nie jest do końca precyzyjne. Nadal to nie jest tak precyzyjne jak mokap optyczny, którego większość używa jako taką centralną rzecz. Jest komercyjna wersja tego systemu inercyjnego. Na Kickstarterze jakiś czas temu zebrali pieniądze, to się Neuron nazywa czy coś takiego. I to kosztuje chyba tam $600 taki zestaw. Kilkadziesiąt czujników takimi kabelkami połączone i to zakładasz na swoje ciało, możesz podpiąć i to całkiem okej działa. Znaczy całkiem okej to działa. Kupił i... Kto kupił? Nie wiem, znam. No.
I no, trzeba sprawdzić, jak to działa. Ale to niedawno. Z tego... Przyszło mu niedawno, tak? Tak, tak, tak. Czyli będzie można to zobaczyć, jak będzie to działa. Jakieś wieści. Tak. Ale z tego, co oglądałem na YouTubie, jakieś prezentacje, to jest to bardzo wygładzony ruch i on z organiką ma niewiele wspólnego. Mm. A system optyczny poprzez swoją niesamowitą precyzję pozwala nie tylko zarejestrować ruch twoich części ciała i ruch ich względem jakichś przedmiotów w przestrzeni, ale też takie niuanse jak na przykład ruszająca się klatka piersiowa, jej oddech. A to ważne jest. Czy takie mikroprzyruchy jak głowa wchodząca w barki, chowająca się w przestrachu. I te niuanse sprawiają, że jakość systemu optycznego, pomimo jego kosztu i jakby trudności obsługi, no bo musi być idealnie to wszystko skalibrowane, muszą być idealne warunki, podłoga nie może się trząść przy jakichś większych rzeczach. No takie drobne rzeczy, które sprawiają, że ta sesja jest jednak takim pewnym rytuałem, a nie tylko takim prostym, odpalamy kamerę, nagrywamy. Ale X-Sense wcale tani nie jest. Nie, X-Sense jako, nie, sam w ogóle X-Sense pomimo tego, że jest... To nie jest tak, że to jest dużo tańsze, to jest, nie wiem, dwa razy tańsze. Kostium kosztuje 50 tysięcy dolarów, zdaje się. Dobra, słuchajcie, bo ja w ogóle zmierzałem do tego, żeby mimo tego, że Damian miał rację, że postawienie sobie tam kilkudziesięciu kamer Vicona u siebie, czy tam zbudowanie takiego, no to jest koszt, którego pojedyncza osoba, to nie stać ją na to. Natomiast i też jakby Bonsai mnie namawiał, żeby zrobić ten odcinek właśnie dlatego, żeby ludziom powiedzieć wprost, że to nie jest tak, że to nie jest dostępne dla zwykłych indie devów, bo, no właśnie, bo mockup.pl chociażby, ale no oczywiście pewnie nie jesteście jedynym dostawcą, ale z waszego doświadczenia chciałem skorzystać w dzisiejszym odcinku, żebyście powiedzieli, że bo wy się już tak naprawdę chyba całkiem sporo indie devów mieli u siebie. Czy sporo? Nie, to sporo. Dobra, nie wiem jak wiele, ale na przykład ostatnio zobaczyłem chłopaków, którzy robili jakąś grę o bodajże chuliganach piłkarskich, czy coś takiego, zamieszczali na swoim tym. I to naprawdę, to nie jest, tam ich kilku jest dosłownie i robią taką grę tak, no wiecie. I stwierdziłem, że... Ilu? Dwóch? A, no widzisz. No to, no. Główny tam jest programista i grafik. No, Seven u nas jeszcze gdzieś. Seven z Bielska też, znaczy Fool's Theory. Spellcraftera można jako za... Można, to też był indie. No to Spellcrafter jeszcze. Żużubi, nie? Chłopaki z Żużubi. No. No to fajnie świnkowi tę kartę. No, ale to też taki... To takie duże indie. Eleven Beaty też duże indie. Eleven Beaty duże indie. No dobra, słuchajcie, no w każdym razie rozumiem, że nie jest celem tego odcinka, żebyśmy tutaj cennik pokazywali, natomiast na pewno warto się wywiedzieć, nawet jeżeli ktoś robi tak, mniejszą produkcję. Jakiś tam zawsze się szachermacher potrafi zrobić, żeby trochę się upchnąć gdzieś w tę sesję. My jesteśmy bardzo elastyczni. Tak. Jeżeli jest do zrobienia prosta sesja, możemy powiedzieć cenę? Możemy powiedzieć cenę, to powiemy. Możemy powiedzieć cenę? Super. No ale co, no nie, no za dzień bierzemy szóstkę, tak? Tak. No, tak. Ale to jest tam też właśnie, zawsze coś można gdzieś tam ugrać. Chrytek pod nosem powiedział, to szóstka to pewnie chodziło o 6 tysięcy złotych. 6 tysięcy złotych netto tak. Koszt sesja u nas jeden dzień, to jest pełna, pełna cena taka komercyjna. Mhm. I te dane są wtedy naprawdę w bardzo ładnym stanie. To co my tam ludziom dostarczamy i bardzo łatwo się to później obrabia, wrzuca się do gry. To rzeczy działają po prostu, wielu już gra. No właśnie. Jeszcze miałem zapytać... Nie, dobra. Jak zrobić moka, bo mamy tutaj, wiesz, jakby rozpisane to jako dostępność. No. To warto powiedzieć o tym, że jeżeli ktoś chce zacząć pracę z mockupem, i zobaczyć, jak czy ujemu to ułatwi pracę i czy w jego animacjach sprawdzą się tego typu rozwiązania, to nie musi koniecznie od razu odpalać, rozbijać skarbonki i całą sesję kupować. Z nami można się dogadać, ale można także samemu spróbować. Są rozwiązania takie na rynku, powiedzmy, nazwijmy je komercyjne, które pozwalają wykorzystać czy Kinecty, czy kamery PSI-a. I soft do tego można pobrać w wersji demo i sprawdzić, jak to działa. Potem kupić licencje, to one nie są też jakieś strasznie drogie. I ewentualnie mały team indie, który ma do zrobienia grę, w której są animacje ludzi, niech sobie wykorzysta tego typu rozwiązania. Tutoriali w internecie jest masa. My możemy podać tutaj linki, bo jest ten brekel.com,
Tam... Tak, no dole są linki w ogóle wypisane właśnie z tych z takich właśnie homemade'ów. Tylko znowu ja bym chciał właśnie ostrzec przed tym trochę, bo wszyscy ludzie, z którymi rozmawiałem, którzy używali tego, po jakimś czasie mają dość. Ale w których linkach mówisz teraz? Mówię o iPySoftcie i o Brickelu. Soft do homemade mockup. No jest tutaj. Jest tam ponad, o tutaj, dokładnie tu. I te osoby, na przykład ten iPySoft, on działa na kamerach tych PS3-kowych, dlatego mówię tyle jak mamy, bo tam znajomi się z nimi bawili i po prostu jak się raz poczuje to, jak to się robi na profesjonalnym sprzęcie, to ma się dość zwyczajnie. To zajmuje tak dużo czasu i daje tak słabą jakość, że bardzo często się tego nie opłaca używać. Ale to oczywiście każdy może sobie sprawdzić sam. To nie jest tak, że ja tutaj kogoś odstręczam i mówię, że tylko mockup.pl zrobi dobry mockup, bo to nie o to chodzi, tylko po prostu jest to naprawdę, tak naprawdę nawet szpece mają problem, żeby to dobrze obsłużyć, żeby z tego fajnego wyciągnąć. I tutaj doświadczenie jest dużo momentami ważniejsze niż sam ten sprzęt. I można naprawdę bardzo dużo czasu poświęcić na coś, co będzie po prostu zwyczajnie nieopłacalne. Ale to każdy sobie musi sprawdzić, to jest tak, że... No właśnie, ludzie na czacie w ogóle pytają, czego najczęściej używacie i o tym, jak początkujący devowie mogą zrobić mockup. No i właśnie chciałem tylko powiedzieć, że ten odcinek jest właśnie po to, żeby wam powiedzieć, że tak naprawdę te rozwiązania profesjonalne dzisiaj dostępne są praktycznie rzecz biorąc dla każdego. I dlatego chciałem się na tym skupić w dzisiejszym odcinku, żeby powiedzieć, w jaki sposób robi się mockupy w takich miejscach, które są po to stworzone i przygotowane, takie właśnie studia specjalne. Ja miałem okazję z Damianem właśnie cały projekt robić Lords. Chłopaki mają też sprzęt jakby podobnej klasy, dlatego zakładam, że to będzie was najbardziej interesowało, bo prędzej czy później będziecie chcieli mockup właśnie w taki sposób robić, jeżeli będziecie nim zainteresowani. Tak, patrząc na to cenowo, no to mamy 6000 zł, kosztuje 8 godzin nagrania materiału, z którego wychodzi około 2 godzin materiału takiego mockupowego, już takiego, który jest do obróbki. I to naprawdę wystarcza na długi czas dla animatorów, żeby mieć na czym pracować. Gdyby to robili z ręki, no to zajęłoby im to trochę więcej czasu, znaczy no trochę, no dużo więcej czasu, tak nie wiem, 2-3 razy. No i wtedy można policzyć, jakie są ich pensje i co można z tego uzyskać. Czy nawet jak się robi jakiś swój inki projekt, no to każdy jakoś tam wycenia swój czas i po prostu patrzy, czy mu się to opłaca, czy nie. No nie ma siły, to zawsze gdzieś tam te pieniądze będą i zawsze to można jakoś przeliczyć na nie. No słuchajcie, Bonsai jak mi przysłał maila, w którym wymienialiśmy się w ogóle pomysłami na rozdziały dzisiejszej audycji, jakieś tam do scenariusza, to on wprost tam napisał, że z jego perspektywy, bo Bonsai też z chłopakami z mockup.pl współpracuje, nie wiem, czy wolno nam o tym mówić, ale jakby istotne jest to, że powiedział, że jego refleksja jest taka, że praca w taki sposób jest dla niego tańsza niż pensja animatora w przeliczeniu, że mu się to po prostu bardziej opłaca, także to jest też ważna informacja. No. To jest właśnie ten sekret tego mockupu, nie? Dlaczego to działa. No i wiadomo, że żeby mieć mockup, to też taka ciekawa rzecz w ogóle, jeśli to studio. Jak zauważycie, te wszystkie studia są ogromne, znaczy one potrzebują dużo miejsca. Kamery te nasze mają zasięg 13 metrów, ale one widzą od 5 metrów, bo to wiadomo, to jest optyka, zwykła optyka. Ta optyka musi się rozpędzić, żeby one były wszystkie widoczne, ostre markery, one są widoczne dopiero od 5 metrów. Czyli mamy 13 metrów, no trzeba mieć 20 metrów sali, żeby wykorzystać cały zasięg kamer, a jak się go nie wykorzystuje całego, no to bardzo tego szkoda po prostu, bo ta przestrzeń wtedy jest mniejsza. Zawsze jest później walka o te kolejne, Damian pewnie o tym dobrze wie, że zawsze jest walka o te pół metra, który powoduje, że da się ten krok jeden wcisnąć, no. A to jest różnica. Ja pamiętam, kiedyś przyjechałem na sesję do Rzeszowa, a tam kamery w jajo ustawione, coś nowego, zobaczyłem, parę metrów chłopaki gdzieś tam wyskubali właśnie. Tak, lupa można zrobić. Czy zbiegł. Z naszych kamer wycisnęliśmy wszystko, co można. 7,5 metra wzdłuż, no nie? Dalej już kamery nie widzą markerów, więc... Tak, no trzeba po prostu rozciągać kamery i robić kalibrację na balansy. Jak już się po prostu uzyskuje dłuższe...
Dobra, słuchajcie, bo to już w ogóle w pół do się zbliża, a my jesteśmy na pierwszym podpunkcie pierwszego punktu, także słuchajcie. Ale już trochę zahaczyliśmy o następny punkt. Właśnie, bo Bonsai mi też bardzo mocno spimpował taki temat, że nawet niezależnie od tego, że bardzo często się korzysta z pomocy przy obróbce mockupu, niezależnie gdzie się to nagrywa, że dostaje się już dane przetworzone, to i tak silniki, bo tu Bonsai wspomniał o Unity i Unrealu, oferują specjalne narzędzia do retargetowania. Przy okazji powiedzcie, co to jest retargetowanie, bo wiecie o tym lepiej ode mnie. To jest ciekawostka, czyli dużo więcej dzisiaj można zrobić niż kiedyś, kiedy to były takie kryptyczne dane z tego mockupu wypluwane. Damian? Też? Nie mam doświadczenia z Unity ani Unrealem. Jedynie co tam widziałem na informacje prasowe, jakieś tutoriale. Natomiast tak, Unity wiem, że ma system MechAnim, taki wbudowany do obróbki animacji i mockupu też przy okazji. Polega on na tym, że może nie pobiera czystych danych motion capture, natomiast jeżeli mamy już animację na szkielecie postaci do gry, to możemy łatwo ją przerzucić na inną postać albo wyciąć odpowiedni fragment, zapętlić go automatycznie. Czyli w zasadzie, jeżeli jest dobrej jakości mockup, który wrzucimy do tego silnika, wybierzemy sobie odpowiedni fragment, na przykład postaci biegnącej, to ten program, ten silnik pozwoli automatycznie jakby wykorzystać te dane i wykorzystać je w grze. Jeżeli chodzi o Unreala, też jest możliwość retargetu, czyli retarget ogólnie to jest, polega na tym, że przenosimy ruch postaci z jakby szkieletu aktora, który ma na przykład 1,80 m, na postać w grze, która może być jakąś bestią czy wielkim stworem, który ma na przykład 3-4 metry. Wiadomo, i to jest ten proces retargetu. Może mieć na przykład dłuższe ręce, krótsze nogi niż aktor i nie da się wprost przenieść tego ruchu z jednego na drugiego, więc potrzeba pewnego procesu retargetu, czyli przeniesienia tych animacji z jednego na drugą postać. I oba te silniki mają takie wbudowane narzędzia. Nie mam co do nich pełnego zaufania, ponieważ pracując jakby w sposób bardziej profesjonalny z animacją w programie Motion Builder, widziałem właśnie, jak dużo pracy trzeba też włożyć w sam proces retargetu, obróbkę tej animacji, po to, żeby ona była później dobra do wykorzystania w grze. Więc to jest fajne na przykład do robienia szybkich testów, tak mi się wydaje, albo wykorzystania darmowych danych motion capture z internetu albo z innych źródeł. Na pewno dobrze byłoby finalnie poddać tę animację czy ten mockup obróbce w jakimś programie do animacji, żeby uzyskać tą jakość, która powinna być finalnie w naszym produkcie. Nie wspomnieliśmy o takim, według mnie, najprostszym sposobie, jaki w ogóle istnieje, żeby animację sobie pozyskać do gry, czyli po prostu wyciągnięcie danych z internetu. Ich tam naprawdę bardzo dużo lata. Jeśli zna się trochę na obróbce tego, można sobie właśnie wyciągnąć, czy z Asset Store'a tego unitowego, z Unity Store'a, czy z Unrealowego, który teraz tam już wystartował. Ja nie wiem, na pewno wiem, nie są i na pewno są na stronach Free Mock Update, a jak się wpisze w Google'ach, to tak, tego wyskakuje dużo. I to jest najprostsza metoda, tak naprawdę najtańsza, żeby cokolwiek zrobić. Czyli mówisz o gotowych assetach, które już ściągasz i implementujesz sobie do gry. Tak. Według mnie najprościej zamiast, żeby rozpędzać swój mockup, czy robić właśnie iPySoftem, czy z Kinectów jakieś próby z tą trzęsawkę, która tam później powstaje, obrabiać, to właśnie lepiej coś sobie wyciąć z internetu, coś pościągać, nauczyć się troszkę motion buildera i wrzucić sobie do gry. I to pewnie wystarczy naprawdę w 80% przypadków. Przy takich prostych grach to jest zupełnie wystarczające i naprawdę powinno dawać bardzo fajne, może dać bardzo fajne efekty. One się trzęsą, nie trzeba co prawda przez aktora puszczać motion buildera, ale to nie jest jakieś tam coś wielkie halo. Jest taka strona też
Tam na samym dole też dałem taki link, darmowe dane motion capture w tym dokumencie. I tam są linki właśnie do darmowych danych mockupowych. Jeden link prowadzi do takiego serwisu, gdzie uczelnia, mając swój system mockupowy, robili testy tego systemu i nagrywali dużo różnych dziwnych ruchów. Jakieś tańczenie, balety, rzucanie piłki, chodzenie, bieganie. Jest tego 2,5 tysiąca animacji. Tam jest dosyć ciekawe, ponieważ oni przygotowali te dane pod różne systemy. I one są zachowane też między innymi w takim uniwersalnym formacie BVH oraz FBX. FBX na przykład można bezpośrednio wrzucić do Unity albo do Unreala i wtedy zrobić retarget na daną postać z gry. Te dane, tak jak powiedział Michał, są właśnie dosyć niskiej jakości, one się trzęsą czasem, mają dziwne proporcje, czasem są za szybkie, ale wśród nich można znaleźć bardzo fajne perełki, które my na przykład, nie mając jeszcze wcześniej swojego systemu motion capture, braliśmy niektóre z nich, obrabialiśmy odpowiednio, czasem dosyć mocno i wykorzystywaliśmy je, czy nawet w jakichś tam elementach gry, czy... Więc są to dane, które na pewno, szczególnie przy jakichś indie projektach, gdzie jakość animacji nie musi być super najwyższa, mogą służyć jako pomoc, jako referencja do robienia dalszej obróbki animacyjnej. Dobra. Jedźmy co? Może dalej, chłopaki, bo pipeline, doświadczenie w branży, o tym już gadaliśmy, o koszcie też gadaliśmy. A, zastanawiam się nad jedną rzeczą, bo ja przyznam, że jestem nie na bieżąco w tej chwili. Jeżeli chodzi o studia, które przyjmują zlecenia z zewnątrz, bo z tego co wiem, że w naturze tego studiów CA Games to nie jest. To się często nie zdarza, że tam wchodzą ludzie z zewnątrz. Natomiast wy, chłopaki z Mokapel, jak najbardziej. Kiedyś na pewno Alvernia była konkurencją dla was najpoważniejszą. A jak jest dziś? Ile w ogóle? Wiem, że nie po to tu jesteście, żeby o swojej konkurencji rozmawiać, ale gdybyśmy chcieli naszych widzów zorientować, jak dużo jest w tej chwili takich miejsc w Polsce, gdzie indyk devowy może sobie wejść i zrobić mockup? No, jest grupa My we Wrocławiu. Jeszcze raz, bo głośniej. Jest coś takiego jak grupa My no, we Wrocławiu. Grupa My. Jest, jak to się nazywa, Dream Village, czy Brain Village, Brain Village w Nowym Sączu, dawno otworzone. I to by było tyle chyba. Właśnie, Alvernia już nie, prawda? No Alvernia już nie, Platirze mają swoje studio wewnętrzne. Ale to jest wewnętrzne, tak? Wiemy, że robią projekty dla siebie zazwyczaj, czyli robią jakieś zewnętrzne, nie wiemy, wiemy, że mają studio. I może można zadzwonić i poprosić, czy można u nich coś zrobić, nie wiem. Okej, ale się nie reklamują na pewno. Ja nie słyszałem, żeby ktokolwiek robił. No właśnie, no dobra, czyli aż tak dużo tego nie ma. Swoje projekty robią na tym, to działa i tak. I we Wrocławiu jeszcze jest... Jeszcze we Wrocławiu DashDot bodajże ma swoje studio i nie wiem, czy wykonują zlecenia na zewnątrz, natomiast chwalili się tym studio. I... Przypuszczam, że mają do wynajęcia, bo taki byłby największy sens. PCF-owy mocha. Okej, czyli to... To jest PCF. OptiTracka mają, tak. Faktycznie tak. No. To jest jeszcze w Warszawie gdzieś na Chełmskiej też jakieś jedno studio, które robi też do swoich projektów. Oni mają OptiTracka. I to tyle, co wiemy. Trudno nam też mówić o jakby o innych studiach, bo nie orientowaliśmy się też za bardzo od jakiegoś czasu. Jak zaczynaliśmy, to było ważne. Teraz już trochę. Właśnie, bo wy generalnie terminarz to już macie wypełniony, chłopaki. Dobrze myślę, że to nie jest tak, że wy sobie tam siedzicie i w nosie dłubiecie. No, tych zleceń jest całkiem sporo, prawda? Nie, no jest kiedy podłubać w nosie. Ale tylko jedną ręką. Ale robimy projekt regularnie. I co chwilę coś nowego się pojawia. Mamy oprócz tego, że pracujemy dla rynku gier, to pracujemy też dla rynku reklamy. Faktycznie. Od nas wyszła reklama Redsa, taka rasta, takie sprężynujące Rastafarianie. Reżyserował to Iwo Zaniewski. Bardzo fajna praca. Robiliśmy Harnasia, dwie reklamy, jedną taką na rzece i ten ostatni pożar, który chyba teraz jest w telewizji.
Mieliśmy okazję robić też dla jakiegoś banku reklamę takich zwierzątek biegających. Leci ta reklama. Leciała, no ją widziałem nawet. Więc teraz pojawiają się także filmy krótkie, animowane. Polski rynek animacji, tej branży takiej filmów animowanych chyba trochę spostrzegł, że istniejemy i też zaczynają wdrażać u siebie te technologie. I jakieś zdarzają się zapytania, jakieś projekty drobne. Na razie jeszcze nic się nie ukazało, więc nie możemy nic powiedzieć o jakichś fajnych efektach, ale jak to będziemy się chwalić. Bo to są projekty takie, które bardzo mocno też angażują nas czasowo, dłużej przygotowania, bo robimy jakby pełną ofertę. Czyli robimy casting na performerów, którzy będą występować. To nie jest tylko tak, że ja biegam we wszystkim. A, wiecie co, to płynnie przechodzimy do następnego punktu. To dawaj, Adrian, dawaj. Ja od razu tu zmienię napis, że jedziemy już dobre praktyki. I faktycznie możemy od castingu zacząć, bo to jest pierwsze, co się robi tak naprawdę. Kluczowa sprawa. No, dobrze dobrać sobie dobrą obsadę. No. Mhm. Połowa sukcesu na sesji to jest dobrze przygotowani ludzie. I często się myśli, że jak są do zrobienia jakieś proste rzeczy, to tam kolega robi to, albo jakaś koleżanka. A potem okazuje się, że zakładają ten obcisły strój i wchodzą na salę, to nie wiedzą, sztywnieją im ręce, ciało się usztywnia i nie da się współpracować. Dlatego zawsze nakłaniamy do tego, żeby brać profesjonalistów, aktorów, tancerzy, fajterów, karateków, czy kto tam akurat jest potrzebny do danej gry. I szukać takich ludzi niekoniecznie poprzez teatry czy agencje aktorskie, tylko na przykład właśnie w grupach, w jakichś takich stowarzyszeniach, znaleźć takiego człowieka, którego sobie potem przygotujemy. Jeżeli planujemy jeden dzień sesji, to dobrze zrobić dwa dni prób wcześniej. Kimś takim, przelecieć całą listę animacji, no bo każdy przychodząc już do nas do studia jest na etapie, kiedy ma storyboard, ma listę animacji rozpisaną, jest gotowy system walki, czy tam inne, w zależności od tego, co zagrano, to ten system ruchu. I pod to musi przygotować sobie aktora, performera. Nagrywać, dużo nagrywać na wideo te próby, wybierać najlepsze ujęcia, pokazywać to performerowi, żeby zapamiętał. I potem jak przyjedziecie do studia, to już jesteście przygotowani, gotowi do tego, że wchodzicie i jedziemy z koksem. No a to jest cholernie ważne, żeby nie marnować czasu w studiu. To jest absolutnie podstawa. 8 godzin jest niby dużo, niby mało, ale jeżeli do zrobienia jest, nie wiem, pakiet 100 animacji, no to trzeba się zabijać. Trzeba naprawdę słuchać. No ja to zamierzchłe czasy już prawie, Adrian, ale ja właśnie dokładnie pamiętam tą sytuację, kiedy do rozszerzonej wersji pierwszego Wiedźmina szukaliśmy kogoś, kto będzie, jakby wejdzie, no myśmy w pokoju sobie robili ten casting, wchodziła osoba i byli generalnie, nie wszyscy byli aktorami, ale generalnie nawet jak ktoś był aktorem, to często zadanie, któreśmy wtedy chcieli osiągnąć i przed którym stawialiśmy każdego, to było takie, żeby pokaż, że jesteś, nie wiem, wkurwiony, pokaż, że jesteś spokojny, wesoły, czy tam coś tam, ale nie używając słów w ogóle. I ja pamiętam, że właśnie ty zrobiłeś to w taki sposób, że to było widać, że jakby to człowiek zanimował i przeniósł do gry, to te wszystkie przyruchy, nawet oddechy wyolbrzymione, to świadczyło o tym, że dało się, że to idealnie pasowało do gry właśnie. I wtedy też to był taki pierwszy raz w życiu, kiedy zrozumiałem, jak wiele znaczy aktorstwo w motion capture, bo tak samo ważne jest aktorstwo przy okazji nagrań, scen i animacji takich bardziej fabularnych, jak faktycznie umiejętność walki w tych scenach, które są do walki. Tu akurat z Lords bardzo dużo przypadków i mamy. Dobra, ale tyle. Jeżeli chodzi o listę... jeszcze tylko o próbach chciałem też powiedzieć, że faktycznie dokładnie miałem tak, że czułem, że jak mniej czasu w próby inwestowałem, co nie znaczy, że nie inwestowałem, na przykład czasem miałem dwie próby, czasem jedną, jak Lords robiliśmy, to czuć było, że potem się mniej po prostu tych animacji nagrywało w trakcie sesji. Zawsze mniej ich wchodziło, bo jak się dwa razy przećwiczy, to... A naprawdę każdą animację, żeśmy z kaskaderem, który walkę nagrywał w Lords, musieli przećwiczyć. Natomiast przejdźmy do dokumentacji. Czy są jakieś wytyczne odnośnie tego, jak przygotować tą listę? Jak wy, czyli ludzie, którzy będą z tym pracować później, powinniście ją mieć na ile wcześniej? Co w niej powinno być i jak się ją powinno, nie wiem, utrzymywać? Czy to jest jakiś tam sekretna wiedza, czy nie wiem, plik Excel i koniec dyskusji? Znaczy, najważniejsze to jest, żeby osoba, która przychodzi na sesję, wiedziała, co chce nagrać. Ta lista, wbrew pozorom, to ona jest bardziej potrzebna osobie tej od strony reżyserskiej,
dokładnie wiedziała, co jej potrzeba, a czego nie. My zazwyczaj wymagamy, żeby nam ktoś listę wysłał wcześniej, przed całą sesją, bo wtedy dużo lepiej, łatwiej jest nam w tym jechać. Wiemy, jakie są nazwy, wiemy, co będzie. No i też bardzo ważna rzecz, musimy wiedzieć, jakie przygotować propy, bo czasami są jakieś bardzo skomplikowane rzeczy, które zajmują dużo czasu po prostu skonstruowanie tego, bo tam człowiek ma, jeśli ma na coś wejść, to fajnie, jeśli on na to wejdzie, to coś pod nim się nie załamie i on nie zrobi sobie krzywdy czy tam czegoś. I dlatego trzeba o tym trochę wiedzieć i później konstrukcja czegoś takiego zajmuje dosyć dużo czasu. Przepropy naprawdę i dokładnie, żeby wiedzieć, co nam jest potrzebne, co chcemy nagrać i co chcemy od tego. Właśnie, propy, bardzo ważna rzecz. Tutaj Damian przygotował na przykład obrazek z Lords of the Fallen. Propy to są elementy oporządzenia, które są potrzebne do tego, żeby to się wszystko udało. Zobaczcie, to była, ona jest podpisane, Great Axe, że to jest to wielka siekiera. To ta, którą się walczy w Lords, to ona dokładnie tak wyglądała. Tutaj macie komplet. To jest komplet, Damian? To, co wszystko leży tam rozłożone obok siebie? Prawie komplet. Prawie. Tam brakuje jeszcze paru mniejszych rzeczy, ale... Powinniśmy zrobić, niektóre, słuchajcie, konkurs na czacie. Niektóre nie przetrwały. A, no. Powinniśmy zrobić konkurs na czacie, kto wie, co to jest to kółko, które leży. Nie, no to nie jest tylko do Lords, bo widzę, że karabin, shotgun. To... Tak, jeszcze są dwa do Enemy Fronta. A ta kula, to co to jest? To też do Lordsu było. Były dwie kule na dwie ręce. To a jakżeśmy robili bestię, typu... tą taką małpoidealną wielką, tak? To o to chodzi? Tak, tak. Mm-hmm, i tam pamiętam. Postać chodziła gorym, więc... Tak, to żeśmy próbowali... Przedłużenia rąk, żeby tak. Mieć jakby długie ręce dla aktora. W Planecie Małp to robili, próbowaliśmy to zgapiać od nich. No i wszystkie długie, krótkie broni i tak dalej. Tutaj jest nawet maca, widzę, wielka. Te pałki to były, już nie pamiętam, to robiło. To były dagery, te małe. A to sztylety, znaczy, to sztylety i te duże, to kija. No i jest jeszcze miecz oburęczny. Te, które miały być ciężkie, na przykład miecz oburęczny długi miał określoną długość i miał też określoną wagę. Po to, żeby też czuć było, aktor, żeby miał wysiłek podczas machania tym. Potem to czuć na animacji, że musi się wysilić, żeby ruszyć tym ciężkim elementem. Tak. Jeżeli byłoby to lekkie, to nie byłoby. No musi być bezładny, że jak on tym machnie, to potem to nim musi machnąć. To jest normalne, tak, tak. Dokładnie. No i też muszą być wytrzymałe. Wszystkie one były tak przystosowane, żeby można było nimi walić po ziemi, żeby się nie rozwaliły. A i tak się rozwalały. A gdzieś wideo mamy, jak się maca rozwalała. Mieliśmy... Maca lekko się uszkodziła, natomiast mieliśmy jeden taki przypadek z małym toporkiem. Kolega kiedyś stwierdził, że on go zrobi bardzo ładnie. I tak go rzeźbił przez cały dzień. Ładnie go powycinał, nawet gdzieś tam wygrawerował na nim. Ale pierwszy tam Maciek, aktor, musiał zrobić cios, atak, uderzenie o ziemię. No i pękła przy pierwszym uderzeniu. Trzeba było zastąpić czymś innym. No wiadomo. Mamy takie zdarzenie rok temu, coś takiego było jakoś w internecie, gramytatywnie, czy jakoś tak. Była taka akcja. I myśmy tam ufundowali jako jeden z fantów taki miecz zrobiony z rurki PCV, oklejonej folią. No taki klasyczny mock-upowy po prostu prop, który albo bywa mieczem, albo innymi rzeczami i ktoś wygrał go tam, więc pozdrawiamy, jak jest gdzieś nas ogląda, albo ktoś na zwycięzcy, to pozdrawiamy. Ale żeby było ciekawiej, to ten miecz, to był miecz Wiedźmina, jak mieliśmy okazję pracować przy jakichś tam drobnych rzeczach do W3. Ale był też zarazem kijem, którym dziadek w Itanie Carterze tłucze tam. Był rurką, gazrurką. Ale żeś teraz spoilera jebnął, chłopie, o kurde. Już wszyscy wiedzą. Ale no więc te przedmioty u nas mają swoją historię, każdy po kolei. To są po prostu przy różnych projektach wykorzystywane wciąż te same rzeczy, które się dobrze sprawdzają. A jak się już raz coś porządnie omarkeruje, też to szkoda zrywać te markery i tą taśmę marnować. I one tak zostają w magazynie i ich tak narasta. My już ich mamy cały kąt. No,
A, to normalka jest, to normalka jest. Słuchajcie, bo inaczej przygotowuje się do sesji, nie tylko próby, ale w ogóle też materiały. Bonzaj mi o tym wspominał, która jest bardziej gameplayowa, czyli na przykład walka, albo taka, która jest bardziej fabularna. Zdaje się, dużo większą rolę przy okazji fabuły odgrywają tak zwane prewki, czyli jakieś poglądowe materiały wideo. Dobrze myślę? Powiedzcie coś o tym. No zdecydowanie są pomocne, bo pozwalają z jednej strony zrozumieć też, jak wygląda scena i nam jako studiu dają świadomość, jak poustawiać propy i jak poukładać scenę, żeby dało się ją zrealizować. Mhm. Wygodnie i efektywnie w tej względnej przestrzeni, którą mamy, bo u nas jest tam 4,5 na 6,5 metra. Tej przestrzeni aktywnej wysokie to jest na 3-4 metry w zależności od ustawienia setupu. Więc to A, B, aktorom przede wszystkim pozwala się mocno wczuć i zrozumieć, jak będzie potem wyglądała ta scena. Jak masz coś gameplayowe, no to są sekwencje ruchu. No właśnie, najczęściej to zapętlowywalne. Tak, od idla do idla. I one są dosyć mechaniczne, jak są dobrze przygotowane. Dużo rzeczy robimy już z jednym z kaskaderów, z Prime Fury, z Maćkiem, który tak ma duże doświadczenie. Polecam, pozdrawiam. Wszystkie walki w Lords to Maciek jest. Maciek, można powiedzieć, ma już w małym palcu. On doskonale wie, jak się pracuje nad grą, jak wygląda system walki i jak się on przygotowuje choreografię, to on już wie odtąd, dotąd, odtąd, dotąd. I taka praca w studio wygląda dosyć potem automatycznie. T-pose, akcja, gramy, T-pose, akcja, gramy, T-pose i tak te animacje lecą przez cały dzień. A jak jest scena dramatyczna, no to reżyserzy bardzo często już próbują wyciągać niuanse w tych takich właśnie mikroprzyruchach, które już patrząc na podgląd takiego szkieleciku czy fruwających kulek w programie, to już tam szukają tego, co potem finalnie znajdzie się w animacji. No i zdarza nam się, że w takich fabularnych rzeczach 30-sekundowych ludzie potrafią 8 godzin dziubać przez cały dzień, dyskutować, zmieniać, oglądać jeszcze raz, potem dokonywać zmian. Natomiast no na pewno jest bardzo pomocny. Im lepsze, to nie musi nawet być jakaś już prewka taka wysokiej jakości. Wystarczy nawet schematycznie, jak się ludki poruszają w przestrzeni. To już dużo daje. Słuchajcie, w ogóle moje doświadczenie jest takie, że te fabularne materiały nagrywa się wolniej, że w ciągu dnia zawsze mi się udawało ich nagrywać mniej, ale to głównie przy Lords. A na przykład czy przy innych projektach CI, Damian, też jest podobnie, że czy tam walkę, czy gameplay, to da się więcej wcisnąć w jeden dzień, już przeliczając to już potem na ilość sekund animacji w grze, niż na przykład cutscenowych. Czy to tylko moje jakby doświadczenia, zły dotyk mój? Nie, tak, zdecydowanie tak jest. Na przykład nagrywanie poruszania się postaci, które też mamy dużo takich sesji ostatnio. Ostatnio wyciągnęliśmy z sesji 8-godzinnej, jednodziennej, jakieś 400 pojedynczych sekwencji ruchu. To było, i każdy z nich to jest bieg do przodu, bieg do tyłu, w lewo, w prawo, z bronią, bez broni i tak dalej, i tak dalej. I tego wiedzieliśmy, co chcemy. Aktor też już ma z nami doświadczenie, więc wiedział, co i jak robić. Więc po prostu jechaliśmy take po take'u, nagrywając kolejne wersje. I to wszystko będzie do wykorzystania. Natomiast jak nagrywamy jakieś cutsceny czy fabularne mockupy, to tam zawsze jest jeszcze raz, może trochę inaczej. Tutaj okej, okay, ale przycisk do windy jest w innym miejscu, więc źle. Albo tutaj aktorzy zajdą sobie drogę niepotrzebnie, albo ktoś popatrzy w złą stronę, albo nawet się roześmieją, bo coś się akurat dzieje takiego i później widać, że się śmieją na tym mockupie, więc mimo, że nie widać ich twarzy, tylko samo ciało, to jednak coś jest nie tak, więc tych powtórzeń wersji jest bardzo dużo. No i ujęcia te fabularne są zawsze, statystycznie przynajmniej, dłuższe niż te gameplayowe, dlatego też popełnienie błędu jest łatwiejsze. Dokładnie, dokładnie tak. Więc to jest też bardzo ważne. No a aktor tutaj Adrian Spec, u was jak, tak samo? Sorry, Damian, bo nie chcę ci przerywać. Spoko. Nie, to dokończ najpierw. Nie, to już nie ma do zakończenia. Może kontynuować. Podobnie u was jest, chłopaki? No, podobnie. Tylko chyba jeszcze nie zdarzyło nam się zrobić 300 animacji w ciągu dnia. No nie, ja też pamiętam, że przy Lords to chyba do 100 żeśmy dobijali czasem i to był max, także szacun w ogóle damy. Tak, 100 to jest, znaczy take'ów było około
140, więc nie tak dużo, ale z tych 140 take'ów jesteśmy w stanie wyciąć aż tyle pojedynczych sekwencji. Take'i to nagrania, nie wszystkie wchodzą do gry, niektóre to jest... są powtórzone. To, no, jak się film kręci, to też są take'i i potem się wybiera najlepsze take'i. Dobrze, mamy próby, rekwizyty. To chyba tyle, możemy jechać dalej, co? Czy nie? Ile można nagrać w jeden dzień? To też żeśmy poruszyli w zasadzie, słuchajcie. O, ktoś na czacie pytał, do Adriana i Michała. Na Pixel Heaven wspomniałeś, Adrian, coś o waszej technologii motion capture twarzy. Czy to jest tak samo jak w L.A. Noir? Znaczy nie wiem, pewnie nie, czy było robione. No właśnie. To może, no właśnie, bo ja mam teraz następny rozdział, to jest twarz i voiceover. Przejdźmy do tego. Jakie macie doświadczenia i czy macie, chłopaki? Ja w ogóle zacząłem, bo ja sobie trzy punkty tutaj wymieniłem, kiedy jest sens nagrywać i jakie gry, jakie animacje, jakie języki, może to też ma znaczenie. Jak robić mock-up twarzy i czy i jak nagrywać dialogi, ale to po kolei, dobra? Adrian już rękę podnosi. To... Chcę szybko powiedzieć, jak w YouTubie wpiszecie, Boże, w Google wpiszecie Adrian Perdion YouTube, to tam jest mój kanał. I znajdziecie tam zdjęcia wideo, czy materiały wideo z prób. A ty masz to gdzieś tutaj, gdzie to było? Jest? O, tutaj. Jest tam na dole. Jest, to już linkuję. Materiały wideo z prób do Shadow Warriora i to są takie, warto sobie podejrzeć, jak to robiliśmy, bo one mniej więcej pokazywały ujęcie, które potem, w wielu przypadkach, które potem zostawało w grze, ono tak będzie wyglądało. Myśmy to nagrali jako wideo z podłożonym voice'em, już nagranym, który przyjechał. Który finalnie potem znalazł się w grze i synchronizowaliśmy się razem z tymi voice'ami, nagrywając to wideo. Potem jak pojechaliśmy na sesję, na nagranie, to odpalaliśmy tylko wideo i wiedzieliśmy doskonale, co grać, które zostały wybrane, które rzeczy są dobre, które są złe. Bardzo ułatwia to pracę, także zapraszam tam na ten kanał YouTube i obejrzyjcie pewne rzeczy. A powiedzcie mi w ogóle, jak to jest z tym, bo ja przyznam, że przy Lordsu nawet tego nie tknąłem. Nie wydawało nam się to ani konieczne, ani zbyt proste. Jak często wam się to zdarza robić? Na ile to jest upierdliwe i, nie wiem, trudne w dzisiejszych czasach, żeby nagrać twarz, a jeszcze do tego, żeby głos sobie nagrywać w trakcie sesji? No, żeby nagrać twarz, to nie jest takie trudne. To wdrażamy jakby ten system teraz i on jest w trakcie tego rozwoju. Znaczy ten headcamowy. Może ja teraz. Tak. Bo tak. Generalnie robiliśmy dwie próby. Robiliśmy więcej, ale próbowaliśmy nagrywać na markerach i to działa, to się stosowało kiedyś. Teraz po prostu software do rozpoznawania ruchu twarzy, te wszystkie właśnie facewary, Dynamics jest i takie rzeczy, on się bardzo mocno rozwinął. Analiza wideo na tyle poszła do przodu, że teraz się nagrywa wyłącznie już z headcamów. A, czyli po prostu montujesz kask z kamerką, tak? Tak, dokładnie. Kask z kamerką i to są właśnie takie rzeczy, które ostatnio mocno testujemy. Udało nam się napisać swój własny software do nagrywania, który się synchronizuje z Blade'em. Nazywa tak samo take'a, jak Bozia przekazała. A Blade to jest software do kamer, żeby tak... To jest podstawowy software, który się używa. Nie wiem, czy ta arena do OptiTracka ma taką możliwość, czy ona tam właśnie wylatuje po tym. Co zrobić? Pewnie da się. My to sobie ogarnęliśmy w ten sposób i tak to robimy. A wcześniej robiliśmy jeszcze testy na markerach, czyli tam gdzieś fotki mamy, gdzieś je wrzucimy później. Aha, ale nie w dokumencie, tylko... Na stronie mock-up.pl tam gdzieś można znaleźć fotki. Są właśnie fotki, jak ja przyklejam do Adriana takie markery. Ale to na przykład, to wymaga wyższej jakości sprzętu niż my mamy na przykład, żeby to dobrze wyszło. Trzeba go bardzo tam naciągać, żeby on to dobrze rozpoznawał, za duże były straty tych danych na tym, bo te markery są dużo mniejsze niż markery na pełne ciało. A my wiadomo, próbujemy wyciągnąć jak największą przestrzeń, więc ta rozdzielczość jest niewystarczająca. I dla nas jest to upierdliwe i też znowu tego się już nie stosuje, dlatego właśnie, że te dane nie utrzymuje się takich dobrych, jakby się to mogło wydawać, a headcamy są bardzo proste w zastosowaniu. Headcamy mają swoje wady, bo wiadomo, nie można za bardzo tam twarzy zbliżyć do czegokolwiek, bo się ten headcam zniszczy. No. Takie sytuacje są rzadkie i wtedy można już sobie spokojnie tego headcama nawet odpuścić, nagrać rzecz i doanimować ręcznie, bo pamiętajmy o tym, że mock-up jest zawsze taką rzeczą pomocniczą wobec animacji. To jest zawsze rzecz, która pomaga w animacji, umożliwia dużo różnych rzeczy, ale nie,
nie jest takim pełnym zastępstwem. Zawsze na samym końcu zostanie sprawna ręka animatora, który to weźmie i siedział i to wszystko przewali tak, żeby to ładnie wyglądało. Dlatego teraz stosuje się headcamy. My na razie to jeszcze jesteśmy w takim stanie prototypu. Tam kiedyś wspominałem w jakimś wywiadzie, że właśnie chciałbym zrobić kiedyś dobrze animację twarzy, jeszcze mi się nie udało. No ale będziemy dążyć w tym kierunku. Dobra, a czy wy liczycie na twórców gier, żeby oni wiedzieli, kiedy chcą, mogą, albo kiedy jest sens nagrywać twarz? Czy wy na przykład możecie doradzić? Nie wiem, to chodzi o ujęcia, jak blisko jest postać, kiedy w ogóle to coś wnosi do gry, kiedy jest sens nagrywać twarz i robić to w ten sposób. A do tego jeszcze kwestia nagrywania dialogów takich już z mikrofonu bardziej w trakcie nagrywania tych... No, ale to może nie, może rozbijmy jedno z drugim, po kolei w takim razie. Czy zdarzały się wam takie przypadki, że ktoś się uparł, żeby nagrywać twarz, a okazało się, że to nie miało sensu summa summarum? Tak. Był taki projekt. To jakby ktoś chciał wytyczne, żeby wiedzieć, żeby się w to nie wpakować. No to, wiesz co, headcam jest o tyle jeszcze fajną rzeczą, że on nagrywa wideo. I to wideo, ono jest w pełni zsynchronizowane z tym, co się dzieje na planie, wiadomo. I to wideo można wykorzystać jako świetną podkładkę pod animację ręczną. Okay. Zawsze taka możliwość. Można wziąć i po prostu bezlitośnie zrotoskopować ten mokap. Znaczy, więc... nagrywać zawsze warto, tak? Do tego zmierzasz. Według mnie tak. No nie zawsze, bo po prostu headcam ma też swoje wady. Headcam jest ciężki dosyć i on ciągnie i trochę utrudnia ruch. To też nie jest tak, że on jest... On na przykład po 3 godzinach grania, a wiele coś o tym wie, to troszkę ciąży. Także to też nie jest tak, że to jest za nic. Także i z tym headcamem po prostu trzeba robić troszkę dłuższe przerwy, żeby jeden aktor sobie odpoczął, żeby go ten kartam nie bolał. Trzeba jakoś to tasować. No wiadomo, z czasem pewnie te headcamy będziemy stosować bardziej doskonałe, one będą lżejsze i będą przyjemniejsze, ale to są jakieś takie podstawy. To jest o tyle właśnie fajne, bo na przykład mockup taki markerowy, no to on, jeśli właśnie te markery tam się lekko gubiły, to powodowało, że były skoki na głowie. I to na przykład już wpływało na sam mockup taki ciała i to już nie było takie wcale fajne. No ale headcamy tej wady nie mają. To właśnie taką wadę produkcyjną, że po prostu nagrywamy coś w trakcie, no coś na tej głowie aktora jednak jest. No i to no, na razie jeszcze mamy system kablowy, więc te kable się szwendają po planie. I to też nie liczy. Czyli kask masz kablem normalnie podłączony. Tak, zwykłą USB-em jeszcze nie, znaczy my, no jako wiadomo, na zachodzie już mają po prostu przesył albo normalnie przez Wi-Fi, albo mają specjalne protokoły, po których oni to ślą, bo Bluetooth do tego jest za słaby. Albo na przykład w Uncharted tak używają, oni mają tutaj na spocie słonecznym, mają dyski twarde. Kamera nagrywa i od razu zrzuca na dysk SSD i ten dysk później jest pakowany do... Tam jest synchronizacja też z tym kodem. Później oni to wygrzebują i oprawiają osobno, także to też jest tam dosyć upierdliwe. Ale no to wtedy tam idzie pełny strumień HD, taki czyściutki, bez kompresji. To te dane są bardzo wysokiej jakości. No ale to no, my do tego dojdziemy za jakiś czas, będziemy się bawić tymi ustawieniami. Na razie mamy właśnie działające jakieś tam właśnie headcam. Rynek nas nie goni. Nie ma projektów, nie ma jakby takich projektów, w których byłoby zapytanie o rejestrację dźwięku na planie z aktora. No. Czy rejestrację mimiki pod synchron z tekstem. Mieliśmy takie jedno zapytanie, był taki pomysł, ale chyba nie doszedł do skutku, klient gdzieś zniknął. Natomiast byliśmy gotowi, bo jesteśmy w stanie to zrobić, mamy studio. Czyli wygląda na to, że w zasadzie wszyscy ciągle jeszcze nagrywają generalnie sobie dialogi osobno, że tutaj się nic nie zmieniło. A animacje twarzy robią ręcznie albo w jakiś inny sposób. Ciekawe. Tak myślałem, że ostatnio, kiedy się orientowałem, to już parę lat temu było, ale widzę, że tam tej pory się niewiele zmieniło. Ciągle ludzie wolą sobie na sesję tą dialogową nagrać i potem popodkładać w grze niż nagrywać. No nic, może jeszcze nie dojrzeliśmy do tego, zobaczymy. Znaczy, my generalnie robimy, tak jak w Shadowlands 1 co robiliśmy, robimy odwrotnie. Po prostu voice'y najpierw są nagrywane przez aktorów. I pod voice'y odgrywasz, tak? Voice'y odgrywają polscy aktorzy ich zachowania. Co jest, no bo tam też jest kwestia tak naprawdę usług, ceny usług. Myśmy musieli po prostu brać angielskojęzycznych aktorów, którzy by odgrywali to na planie.
jest to po prostu dość drogie. Jasne. Oni inaczej sobie liczą wtedy stawki i to jest taka, taka dosyć... Oni się o to nie zdecydował jeszcze do tej pory, także no, robimy taką metodą właśnie taką trochę odwrotną. No, dubbing odwrócony. Najpierw przyjeżdżają voice, a my dogrywamy do nich ciała. Ciekawe. Ciekawe. Bardzo od strony aktorskiej powiem, że to jest mega ułatwienie. Jak są już gotowe voice i one są poukładane w kolejności i w tajmie, takim jak będzie finalnie, to się gra pod to jak na sznurku. To jest dużo łatwiejsze i łatwiej jest, jak już słyszysz głos, wiedzieć, jakie emocje zastosować. I jest to mega pomocne. No, mam doświadczenie z dubbingiem, bo jestem głosem dubbingowym różnych gier. Mam okazję być głosem głównym Enemy Fronta, na przykład polskiej lokalizacji. No wiem, że różnie jest. Jeżeli nagrywasz wersję, tak, która osobno powstaje animacja, a osobno powstają voice'y, to potem jak się to poskłada, to czasem różnie się to składa. I aktorom bardzo, bardzo pomaga, tym, którzy będą robić performance, jeżeli nie podkładają głosu, to żeby go dostali ten już gotowy, który będzie finalnie zastosowany w grze, bo to potem nie trzeba robić poprawek, te animacje pasują, są i w emocji, w geście i w ruchu zsynchronizowane z tym, co się słyszy. To dodaje wiarygodności. Adrian, mi się wydaje, że jak gdzieś widziałem na tym twoim kanale właśnie dokładnie to, o czym przed chwilą mówiłeś. Czekajcie, gdzie mam te linki? Właśnie to, o czym przed chwilą mówiłeś z Jaśkiem jakieś wideo. Pozdrawiamy Jaśka swoją drogą. Zdaje się, coś tam była walizka, miecz. Dobrze pamiętam taką cutscenę? No to są różne tam, różne. O, właśnie. To ci, którzy grali w Shadow Warriora, to rozpoznają i te sceny, i te elementy. Tak. A czy tam jest jakieś wideo, gdzie jest właśnie pokazane... Z tymi animacjami, to będzie widać, ile zostało. Właśnie, ale chodzi mi o to, czy jest gdzieś takie wideo tam, gdzie ty, że widać, że odgrywasz pod nagrane już kwestie? Jest. Takie na zbliżeniu mnie. Ja się sam w kadrze, mam rękę na ręku ułożoną. A co, Pain Final na przykład? Nie wiem. To po prostu próby. Taki w białej koszuli siedzę, ręka na rękę. O, to, mam, tak. Czekaj, odpalimy, włączę głos. Wszystkie one są zresztą z voice'ami. One wszystkie są. Niech posłuchają ludzie. Bring him in. Take it off. Where am I? What did you do to me back there? What are you doing, man? The grown-ups are talking. Turn Mr. Zinnemack on, please. Doom, won't you, chair? As I said, he is unharmed. A token of my goodwill. And no bitch to a cocking. How much? Why do you desire it so desperately? Obraża cię to, co się ciebie pyta. Czeka, tam jest na ofie, są inne voice'y, bo to są. Okay. No, I need more time. Everything is under control. This is too soon. Bombacz, nie róbmy poprawy. Dobra, jest, fajne. To chcieliśmy tylko zilustrować to, o czym rozmawialiśmy. Dobrze, to z nagrywaniem... Ej, dobrze nam idzie, chłopaki, słuchajcie. Mamy jeszcze, widzę tutaj normalnie... To poczekajcie, to zróbmy ostatni punkt, który mamy na liście, a potem jeszcze ewentualnie sobie popowracamy do ciekawych rzeczy z linków, bo tych linków tutaj mamy trochę, nie wszystkie wykorzystaliśmy. Jeżeli chodzi jeszcze, o... Jeszcze odnośnie voice'ów, muszę też wspomnieć o takim rozwiązaniu, które być może dla małych deweloperów, albo bardzo takich malutkich, może być przydatne, czyli mając voice'y, są takie usługi, w których można wysłać te voice'y do jakiejś firmy zewnętrznej i oni na podstawie tych voice'ów robią animację twarzy. Czasem jest to też, są różne wersje, bo można i bardzo drogą wersję zamówić, gdzie siadają profesjonalni animatorzy i animują na najwyższym poziomie, tak na przykład jest taka firma Cubic Motion. Można też znaleźć inną firmę, która mają automat, który przetwarza dźwięk, głos na automatyczną animację twarzy.
z lekką obróbką i coś takiego też wykorzystać. Takie rozwiązania też można zakupić do swojego silnika albo do programów typu czy to Studio Max, czy Maya. To są pluginy, które nie kosztują jakieś tam tysięcy dolarów, więc można coś takiego mieć. I na podstawie samego dźwięku aktora przygotować ruch ust, czy tam mimikę twarzy synchronizowaną z voice'em. Nie jest to tak pełna animacja twarzy jak z mockupu, czy z jakichś dobrych rozwiązań. Tylko głównie natomiast, usta. Ale tak, głównie usta plus ewentualnie jakby emocje też w tych usługach na zlecenie. Hmm. Natomiast jest to fajne rozwiązanie, ponieważ synchronizacja ust do voice'ów jest bardzo, bardzo trudna. Jeżeli załatwi to automat, to mamy też albo gotowy element do gry, albo podstawę do dalszej animacji z ręki. Później mając taką już podstawę, można poprawić tą animację i przygotować do gry. Więc to jest to też fajne rozwiązanie, ponieważ rozwiązania typu mockupu twarzy, tak jak powiedział Michał, są już przestarzałe i bardzo też skomplikowane do wykorzystania później. Rozwiązania typu nagrywanie wideo z twarzy i zlecenie też tego na zewnątrz też są kosztowne, albo soft, który trzeba kupić, też swoje kosztuje. Natomiast te rozwiązania na podstawie samych dialogów są bardziej przystępne i można czasem się skusić na tego typu rozwiązanie do swojej produkcji. No dobra, to pewnie ludzie by chcieli, jak będziemy mieli jakieś materiały z tego, to później dorzucimy tam. Damian, ty może coś masz, co można by sobie zobaczyć, jak to działa. Jeśli ktoś używa Unreala, to w Unrealu jest FaceFX i on to wszystko ma. Na pewno trójka, ja nie wiem, czy czwórka ma. Znaczy on generuje po prostu z... Tak, generuje. Pamiętam, jak chcieliśmy do Gearsów trochę właśnie Miki, no to my to puściliśmy takim automatem, trochę tam powygładzaliśmy i było fajnie. I przyszedł od razu Epic, nam powiedział, że to tak nie może być, że musimy jednak na tym trochę przysiedzieć. No i oczywiście rację. I to zrobiliśmy. Także no... Tak, jest takie coś i w Unrealu jest to najprościej właśnie użyć tak naprawdę, bo jest właśnie ten FaceFX. On nie jest jakiś fascynujący, ale daje jakąś tam, jakieś tam przybliżenie tej animacji. To jest całkiem w porządku rozwiązanie. Jeszcze jak hełm komuś na głowę nałożysz, to już w ogóle nie gra roli, wtedy to wszystko jedno może być takie. Tak, nie no, hełm. Albo druga maski. No, dokładnie, szczególnie jeżeli dana gra opiera się na dialogach, na przykład jakaś gra RPG, to też robienie animacji twarzy do setek dialogów w grze byłaby tak kosztowna, że byłaby pewnie głównym kosztem całej gry. Więc wykorzystanie do tego celu automatu jest świetnym rozwiązaniem. Właśnie, to może słuchajcie jeszcze tak na szybko, bo to nie wiem, na ile wy się chłopaki znacie, ale ja akurat za dużo na ten temat nie czytałem, ale obalmy ten mit tego LA Noir, to nie było tak, że oni to robili taką technologią, o jakiej ty dzisiaj rozmawiali. To chyba ta gra trochę inaczej powstała, co? Wszyscy pamiętają LA Noir jako idealne animacje twarzy. Jak oni to zrobili? W największym skrócie. To było wideo. Oni nagrywali wideo z kilku kierunków, jakby 180 stopni, powiedzmy. Ale to było wideo narzucone na twarz aktora, więc mieliśmy tam do czynienia, akurat aktor, który był wykorzystywany do tego celu, jego twarz identycznie przypominała twarz tego aktora z gry, takiej postaci z gry, więc mieliśmy jeden do jeden tą postać, więc rysy twarzy były takie same jak tego aktora, którego wideo było nagrywane i to wideo jako tekstura było odtwarzane na jego twarzy. Plus ewentualnie jakiś tam ruch geometrii jego twarzy, żeby też dopasować. Kiedy ma zamknięte usta, to żeby tam broda nie... No właśnie to, o czym mówisz, mi się przypomniało dlatego, że to chyba był właśnie główny koszt LA Noir. Oni właśnie tak nam do tego podeszli, nie? Dobrze myślę? Nie znam dokładnie kosztów, natomiast pamiętam, że ich celem, ponieważ to była gra detektywistyczna, było to, żeby można było z twarzy postaci wyczytać ich... Czy blefują na przykład? Czy blefują, czy mówią prawdę. Czyli czyli mimika musiała być tak dokładna, żeby móc to jak w realnej postaci u człowieka wyczuć. Gdzie w grach w większości rodzajów gier tego czasu animacja twarzy była na tyle przybliżona i nierealistyczna, że nie dało się tego zrobić. Więc oni poszli
A ten najwyższy poziom. Czy inne gry robią w ten sposób, czy to było unikalne rozwiązanie i jego się nie powtarza dzisiaj w grach? Ja nie znam akurat innych przykładów takiego rozwiązania. Michał, coś słyszałeś? Właśnie coś słyszałem ostatnio, że ktoś, tylko zapomniałem w tej chwili, może później poszukam, że ktoś to próbuje użyć jeszcze raz, ale to jest koszmar produkcyjny. To no właśnie. Naprawdę, z tym nie można nic zrobić. To jest wideo, które jest odtwarzane po prostu na postaci 3D. Tam nie ma żadnej możliwości, znaczy no wiadomo, można przerwać i otworzyć inny klip, ale to jest tyle, co można zrobić. To w ogóle tam były straszne jazdy ze światłem, bo było bardzo ciężko to oświetlić. Tak, no ten, myślę, że to między innymi ten feature, ta umiejętność, czy ten feature po prostu spowodował, że ta gra się nie opłacała zupełnie. Ona się nie sprzedała tak, jak powinna, wygenerowała tak ogromne koszty. No właśnie, mimo że nie sprzedała się w 5 kopiach, tylko tam jakąś sprzedaż mieli, ale i tak się nie zwróciło. Sumy poleciały i to... Myślę, że między innymi też to, oni mieli przecież specjalne studio budowali, takiego Light Sphere'a po to, żeby to w ogóle jakoś tam działało, bo to musieli pozbyć się światła na tym, czy światłocienia zupełnie. To tam był też... Ciekawa rzecz, w ogóle bardzo ciekawy eksperyment. Fajnie, że gra wyszła w ogóle i pokazała, że się da. Jest to kierunek, po prostu, zwyczajnie. Inni powinni się z tego tyle nauczyć, że jest to bardzo drogi kierunek. On jest też do zrobienia, ale to jest, według mnie to się nie dużo różni od interaktywnego filmu. Taki bardzo... Ale to jest motion capture, żebyśmy też wiedzieli, że poruszamy się w tej samej domenie. Teoretycznie to ciągle było, czy nie? No tak, to też jakby to podlega. Natomiast ogólnie może bardziej performance capture, czyli przechwytywanie jakby emocji i zachowania aktora. Motion capture jakby jest taką łatką przyszytą już do systemów typowych, szkieletowych na przykład, czy markerów. Do full body. Performance capture to jest dokładnie złapanie pełnej postaci, czyli złapanie i mimiki twarzy, i ciała, i jednocześnie głosu. To jest bardzo istotne. Że ten dźwięk tutaj jest bardzo istotny, czy to jest pełny performance właśnie, który aktor generuje. Jest jeszcze takie coś jak universal capture, czyli tak naprawdę skanowanie w czasie rzeczywistym postaci zupełnie, razem z siatką. Lane Noir tego nie robiło, ono siatkę właśnie deformowało trochę właśnie inaczej, ale odpalało za to wideo na ufale, po prostu na postaci. Czyli to jest taki performance capture? Właśnie nie, bo oni musieli siedzieć w tym, tam nie było performance capture, bo on musiał siedzieć w tym, w tej takiej bańce ze światłem, oświetlony ze wszystkich stron, i oni nagrywali wtedy wyłącznie twarz i chyba pod głos. On się nie mógł nagrać. To jest bardzo ważne, czy aktor w tym czasie generuje głos, który jest nagrywany, czy on właśnie grał tak, jak my robimy, z głośników po prostu leciał jego głos, który on nagrał po prostu w budce wcześniej, w studio dźwiękowym, i pod to grał, ale ciało było kapczerowane osobą. Normalnie. Tak, masz rację. I to właśnie miałem powiedzieć, że to było widać też podczas oglądania gry, że jednak aktor, ruch ciała był nagrywany osobno, ruch twarzy był nagrywany osobno, jeszcze w tym studiu do nagrywania twarzy, z tego co pamiętam, miał bardzo ograniczony ruch głowy. Nie wiem, czy mógł w ogóle nią ruszać. I widać było taką dysproporcję i nie było to połączone ze sobą. Że aktor... Mimika. Tak, ruch ciała był skierowany na przykład w jedną stronę, a on twarzą jakby nie podążało za tym. I dlatego taki typowy dlatego ten typowy performance capture, taki pełny, tak mówi Michał, czyli nagrywanie wszystkiego naraz. Dźwięku, twarzy oraz ruchu ciała na sesji jest bardzo dużym plusem, ponieważ wszystko jest spójne. Ruch ciała jest spójny z ruchem twarzy, czy na przykład jeżeli jest dynamiczna scena walki, to wtedy jest bardzo realistyczne odwzorowanie. Mimika twarzy bardzo dobrze reaguje na ruch ciała, ten dynamiczny, czyli wysiłek widać, czy tego typu rzeczy. To jest wszystko jakby spójne, więc jest najlepszy sposób. Dobra, chłopaki. To jeszcze pomówmy chwilę o tym, co się dzieje po tym, jak już skończymy nagranie i wszyscy myślą, że jest fajnie zrobione i skończone, a tak naprawdę te szare eminencje dopiero zasiadają do roboty wtedy.
ludzie sobie naprawdę, z mojego doświadczenia, zupełnie nie zdają sprawy z tego, ile czasu trwa, albo trwało kiedyś, może to się poprawia, z czasem jest coraz lepiej, natomiast ja pamiętam, że przy Lords to naprawdę byłem zaskoczony, jak musieliśmy czekać na to, bo to naprawdę, i to kilka osób pracowało, to tygodniami się ciągnęło. Powiedzcie chwilę o tym, jak to wygląda, żeby ludzie wiedzieli, ile składników takiego obrobienia tych danych jest potrzebne, żeby w ogóle potem to dostać i móc tego użyć w grze. No, kto? No, przy Lords może zacznę jakoś. No. Temat Lords jest na tapecie. Przy Lords, ogólnie każda sesja kończąc się, wymaga obróbki. Czyli pierwszy etap to jest czyszczenie materiału. To, co po sesji zostaje, to obraz z każdej z u nas 10 kamer, w innych studiach 60 kamer wideo danej sceny i markerów, które na niej się znajdują. System najpierw je rekonstruuje automatycznie, czyli z tych kamer wyciąga pozycję markerów w przestrzeni. Następnie te markery są oznaczane, że na przykład jeden marker, który jest przyklejony na głowie, to marker na głowie. Ten, który jest na ręce, to marker na ręce. I te wszystkie markery są oznaczane najpierw automatycznie, na tyle, na ile system jest w stanie rozpoznać w danej sytuacji, że to jest aktor, to jest człowiek na przykład. Natomiast potem się zaczyna kolejny duży etap pracy animatorów czy specjalistów od mockupu, czyszczenia take'ów, który polega na tym, żeby w sytuacjach, kiedy markery znikają, na przykład jeżeli zasłoni się ręką marker, to jego nie widać i system go nie widzi. I to trzeba ręcznie. I trzeba wtedy ręcznie zrekonstruować jego pozycję. I takich sytuacji jest dużo, szczególnie jeżeli na scenie mamy trzy postaci, jeżeli na przykład dwie postaci się ściskają, walczą ze sobą, wtedy na przykład nagle połowa markerów z ciała jednego aktora jest niewidoczna i połowa markerów z drugiego ciała człowieka, drugiego aktora jest też niewidoczna. I wtedy trzeba tak sprytnie lawirować, żeby odzyskać te dane i wyciągnąć jak największą jakość tego mockupu. I to jest duża praca właśnie osób od czyszczenia tego mockupu. No i później jest jeszcze następny etap, jeżeli już się wyczyści, odzyska te wszystkie markery, tak należy, jest etap retargetu, czyli tak naprawdę z tych markerów, które są, tych chmury punktów, zazwyczaj jest to jakieś 54 markery na ciele człowieka, należy wyciągnąć ruch szkieletu i przenieść go na postać, którą mamy w grze, tą docelową. I tu też nie jest to takie oczywiste, ponieważ jest tu dużo niuansów, które trzeba wziąć pod uwagę. Typu, żeby postać nie miała zbyt zgiętych kolan, jeżeli chodzi, żeby ręce były w tych miejscach, które należy, które powinny być. Też mając doświadczenia z wieloma studiami, które wykonywały dla nas outsource, czyli takie zlecenia zewnętrzne do retargetu animacji, widzimy, że każdy ma inne problemy z tym. My sobie wypracowaliśmy jakąś tam metodę pracy i uzyskujemy odpowiednie efekty, natomiast też widzimy, że wiele osób ma z tym problem też, nie? I to jest taki etap, w którym mając na przykład bardzo dobrej jakości mockup z nawet największego studia europejskiego, można dostać retarget tego motion capture, tego ruchu, który jest nie spełnia tej jakości. Na przykład postać chodzi cały czas na ugiętych nogach. Na przykład. To jest taki przykład. Czyli to nie jest tak, że głównie na sesji może się coś spierniczyć, tak. Później równie dobrze może coś pójść nie tak. I ważne jest to, że później po procesie obróbki dalszej tego mockupu wyciągnąć najwyższą jakość, jaką tylko się da, żeby ten ruch, który uzyska się z aktora, faktycznie był podobny do tego ruchu, który mamy później na postaci w grze, bo można to zepsuć bardzo łatwo. Więc to jest duża jakość pracy i ten etap właśnie czyszczenia i retargetu to jest taka podstawa. Jeżeli to zostanie zepsute, to później animatorzy nie mają na czym pracować, mają za dużo roboty, żeby naprawić to. A im więcej animatorzy próbują naprawić mockupu, tym bardziej są go w stanie zepsuć. No i też tym dłużej to trwa. Tak, więc
ważny jest ten etap właśnie prac po sesji, żeby wykorzystać i obrobić ten materiał w najlepszej jakości, jak tylko można. No, warto też dodać, że głównym powodem, do którego mockupuje się w ogóle ruch ludzkiego ciała, są te niuanse. Ty, Adrian, o tym wspomniałeś dzisiaj w trakcie, jakoś na samym początku naszej audycji, że te niuanse, te wszystkie przyruchy, które człowiek ma, a których z palca animator nie jest w stanie wklepać z różnych oczywistych względów, i to, o czym teraz ty, Damian, wspomniałeś, to mi się właśnie kojarzy z tym, jak animator próbuje to poprawiać, to często właśnie on usuwa te minimalne uwypuklenia na tych osiach, które niestety polegają na tym, że to już nie jest człowiek wtedy. Tak mi się to kojarzy. To strasznie łatwo jest zepsuć, to jest takie pudełko Pandory, jak się otworzy ze złej strony, to nie. To też można poprawić, bo chodzi o to, że to jest bardzo dużo pracy. Ma to oszczędzać. Na tym tutaj polega. Zawsze ten ruch można zrobić praktycznie identycznie jak mogę. Bierze się, rotoskopuje i tak długo się czepia do niego, aż w końcu to jednak działa, aż jest identycznie, ale mockup właśnie to automatyzuje i naprawdę bardzo, bardzo upraszcza. Dobra, a spieprzyć, coś napsuć po drodze można zawsze, w każdym momencie. I tutaj i na rekonstrukcji markerów, na labelingu, i na obróbce, i na retargecie, i na finalnym w końcu, na samym końcu, kiedy się wkleja pozy, też można dużo napsuć. Także tak, tu można dużo zepsuć i dużo zależy od ludzi, którzy to później obrabiają. A co ja powiedziałem? Ktoś mnie poprawia na czacie, że puszka, a co ja powiedziałem? Pudełko Pandory? O Jezus Maria, Boże jedyny. Przepraszam, tato. Słuchajcie, jeszcze jedna rzecz. Miałem powiedzieć... A, gdybyśmy mieli tak pogląd ludziom dać. Mówiłeś, Chrydek, o jednym dniu 8 godzin pracy i nagrywania i że tam niby 2 godziny potem materiału w grze. Różnie to może być, bo... I jeszcze jedna rzecz mi też do głowy przyszła, że pewnie te animacje, które są dłuższe, na przykład te fabularne, może być tak, że je się obrabia trochę szybciej, ponieważ to jest ciurkiem nagrany jeden ten, a jak masz do zapętlenia na przykład 100-200 animacji gameplayowych, to może być z tym więcej roboty już potem, post factum, w tym postprocesie. Ale to jest inna sprawa. Bardziej mi chodzi o to, żebyśmy mieli jakoś tak poglądowo czysto ludziom dać jakieś takie pojęcie, ile czasu po sesji potrzeba, żeby oni mogli dostać materiał, którego mogą używać w grze. Bo to nie jest ani jutro, ani pojutrze. Jest. Mockup.pl jest. No, ale to pierwsza paczka, tak? Nagrywamy proste rzeczy, a najczęściej nagrywamy proste rzeczy. W sensie na przykład jego aktora, nie? Tak jak mieliśmy na przykład sesję dla Mozaja. No. To jest po prostu tancerka, która po prostu tańczy. To jest jedna postać, która się świetnie mieści w tym naszej przestrzeni mockupowej. Ona dokładnie wie, gdzie może się poruszać, a gdzie nie. To tak naprawdę my na drugi dzień, na trzeci dzień jesteśmy w stanie wysłać już te dane w takiej bardzo fajnej jakości. Bo to wszystko idzie automatem. No, trochę te automaty oczywiście na poprawialiśmy, coś tam się dopisało i to generalnie idzie praktycznie całkowicie tak bez niczego. Ale znowu, jeśli to są postacie, które nie wiem, są w klinczu, czy na przykład się tarzają po ziemi, no to wtedy to są trudniejsze ruchy. Wszystko zależy od tego, jak trudny jest ten ruch. To jest bardzo trudne do wytłumaczenia, tak nie patrząc na to, a jest dosyć łatwe, kiedy już się parę takich rzeczy obrobi i wie, kiedy te markery znikają, a kiedy nie. Także to od tego zależy, ale większość sesji jest naprawdę prostych. Ludzie zaczęli coś albo biegają, albo walczą, czyli machają mieczem, z czym nie ma żadnego problemu, żeby to ładnie zrobić, to te dane są czyściutkie i praktycznie teraz ten software jest na tyle rozwinięty. Ja pamiętam, jak był Vicon IQ, i to się obrabiało, jakie to było mega upierdliwe i jak dużo ręcznej roboty później to wymagało, żeby powiedz, to zrobić. No to jest stara wersja software'u właśnie do Vicona, do tych kamer, które się używa. Znaczy zanim był Blade, bo Blade to jest ta nowsza, tak? Blade jest nowsza, tak. Blade jest dużo nowszy, jest dużo lepszy od tego, od IQ, naprawdę to jest ogromna różnica. IQ to jest taki paint w zestawieniu z Photoshopem. Jeszcze można prościej, bardziej prymitywny program to był jeszcze ten, który używaliśmy z tym PPL Phoenix mockupem. To później się używało do motion leadera do czyszczenia. No to było czyste zło, bo motion leader ma tą wadę, że markery wchodzą do zera, jeśli są w dziurze. To po prostu jest naprawdę, to jest tak upierdliwe. I my to oczyściliśmy, oczywiście ten mockup był uzyskiwany, on działał i wyglądał fajnie.
ale po prostu ilość czasu, którą trzeba było na nim spędzić, była bardzo duża. No my tak mamy, nie? Po prostu jeśli my objawiamy, to już to jest na tyle, to się w ogóle pipeline nazywa w Blade'zie, to jest na tyle fajnie poustawiane. W czasie sesji my sprawdzamy, jakie jakości są te dane i już wtedy wiemy dużo, czy one nam schodzą tak, jak lubimy, czy czasami coś tam nie namieszaliśmy. I wtedy po prostu na bieżąco już to naprawiamy. Nie, oczywiście, jeśli tam zejdzie za dużo czasu, to się ostatnio się w ogóle nie zdarza nawet. Dobra, dane już na chwilę obecną teraz dzięki oprogramowaniu są tak dobre, że no, my robimy prewizualizację. Czyli no, jeżeli dostaniemy model przed sesją dobrze origowany i pasujący jakby w całą tę naszą misterną konstrukcję, to jesteśmy w stanie na sesji robić podgląd tego, jak ten model finalnie już się będzie ruszał. Tak, w realtime wyświetlamy tą finalną siatkę, już z retargetem, takim wstępnym oczywiście, bez takiej jakiejś tam resztnej referencji w to, ale to ładnie. Jesteśmy w stanie to nawet przedstawić. A w ogóle to jest też mit, bo bardzo wiele filmów takich promocyjnych, które pokazuje motion capture, pokazuje coś takiego, że ktoś sobie idzie i od razu się na monitorku to wyświetla, a prawda jest taka, że do dość niedawna jeszcze to takie coś to ze świecą szukać było, gdzie faktycznie na sesjach było na żywo widać coś, co przypominało tego prawdziwego, a nie jakiegoś troglodytę, paralityka, albo wręcz punkciki tylko latające. To jest ten właśnie rozwój software'u, nie? To o ile hardware jako taki, on dużo się do przodu nie posunął, bo on dosyć dobrze działa, po prostu wyznaczanie tych markerów pozycji jest dosyć precyzyjne, to właśnie cała ta obróbka, ta dalsza, bardzo się posunęła, naprawdę. Jestem, po prostu miałem parę lat przerwy, także nie korzystałem z mockupów w ogóle. Znaczy po prostu dostawałem dane już obrobione przez kogoś, czy właśnie Salverni, jak robiliśmy do Shadow Warriora, czy z kimś indziej, to po prostu jak ten mockup przyszedł, jak odpaliłem Blade'a, to mówię, o Jezus Maria, jak to ładnie wszystko się dobrze posunęło do przodu. I tutaj jest, my tutaj wrzuciliśmy ten link. Który? A kamera z mockup P, to są nasze takie testy właśnie wirtualnej kamery i to jest generalnie to, o czym my mówimy. Po prostu tutaj akurat nie mieliśmy shielda dostępnego. Po prostu to jest scena motion builderowa razem z postacią. To może być wszystko. I to jest wszystko to zawarte. To jest tak naprawdę całe to oprogramowanie. To jest po prostu scena, szkielet blade'owy jest streamowany do motion buildera. Tam jest retargetowany na postać i to wszystko. I tam jest też kamera ustawiona. Też jest, tak, kamera też jest w Blade'zie widoczna jako prop dodatkowy i jej pozycja, dlatego jej pozycja jest dokładnie widać się tam do tej kamery, do tego shieldu są shielda. Tak, markery takie. Markery i one są bardzo ważne, bo na tej podstawie my wiemy, gdzie dokładnie w scenie jest ta... To ja to pierwszy raz widziałem, były materiały z Avatara, gdzie... chwalili się, że on miał wirtualną kamerę właśnie taką. Chyba w ogóle wirtualna kamera, jej idea powstała właśnie przy okazji Avatara. A patrz, to... Po kamerze, no, okej. Okay. Nie, to się nie dowiesz, bo to mogliby się... Avatar jest tak potężną marką, tak potężną... Wchłoną. Marketingiem, że po prostu oni się pochwalili tym jako pierwszy. No tam gdzieś było. Nie wiem, czy to nie jest patent należący do Camerona, ale... Nie. O, jaki patent? Ja mu dam. W sensie koncept. Cameron będzie mi to patentował. Cameron mi się twarzy wycierał, nie będzie. Dobra. Nie, to żartuję oczywiście. Udało nam się to właśnie w takiej formie zrobić. I to jest taka dobra demonstracja tego, co można już w real time tak naprawdę do. Nieźle, słuchaj, to powiem ci chyba, że nawet mnie zaskoczyłeś, bo ja nie wiedziałem, że już tak... że znam chłopaków, którzy trzymali takiego shielda i już się nim bawili. Tak, myślałem, że właśnie to tylko na takich making ofach z Avatara, a tu proszę. Naprawdę. Nie, to nie jest właśnie... od Avatara parę lat już minęło, więc no. to weszło pod strzechę. Technologia tutaj nawet dolatuje do Polski, także... Nieźle. Trzeba się tylko po to schylić, a to mnie Adrian, bo ja tego nie... Myślałem, że to jest bardzo trudne do zrobienia, a kiedyś Adrian mnie tutaj zaczął podjechać. Cisnąć. Tak, zaczął mnie cisnąć, ja tak zacząłem myśleć i w ciągu tygodnia to poskładałem. Myślę, że to wcale nie jest aż takie trudne. Wizard mockupu. No, musiałem być odpowiednio zmotywowany do tego, żeby to zrobić. Motywacja jest najważniejsza. Ja to jeszcze na takim starszym shieldzie robiłem, takim jeszcze otwieranym.
bardzo, bardzo... A był kiedyś taki też z klapką? Tak, jak gdzieś tu mam. Bo to... Pad wygląda. Tak, no tylko tam do Flying Wild Hog trochę tam zjechało. I się pytam, wy używacie tego? Nie. No to... Słuchajcie, to podsumujmy punkt na temat przetwarzania. Jakbyście mieli, bo w tych rytek powiedziałeś coś, jak pójdzie perfekcyjnie, to dzień, trzy dni i już w zasadzie jest w takiej idealnej sytuacji. Ja sobie liczyłem średnie z tych sesji, które my robimy dla świn, nie? Dla Flying White Hawk, bo to są takie nasze sesje po prostu. No. I my tam staramy się nagrywać tak bardzo. One są takie dosyć reprezentatywne, bo one nie są, ani nie ciśniemy jakoś strasznie na to, żeby jak najwięcej, żeby jakieś rekordy ustanawiać, ani też nie ciśniemy, ale też się nie obijamy, nie? Po prostu to jest tak, że to są takie bardzo średnie sesje. I to wychodziło tak, że średnio my nagrywamy 85 take'ów całych, z tego 15% jest strat, bo to są take'i, które na przykład Romy, kiedy po prostu kalibrujemy postać, które tam stracone są dlatego, że coś tam technicznie zadziałało. Takich technicznych, czyli 70 take'ów nagrywamy średnio. To można bardzo łatwo zwiększyć albo zmniejszyć, zależnie od długości take'a. To jest średnia. Aha, tam miałem mediany podawać. Jezus, już dobra. No dobra, nieważne. Jeszcze odchylenie i w ogóle. Z tego powstaje około 130 animacji gameplayowych. Czyli z jednej sesji 8-godzinnej tam wychodzi, tam jest godzina przerwy na obiad, w tych 8 godzinach, żeby ludzie na coś zjedli sobie spokojnie. No to ważne jest, bo nikt nie wytrzyma 8 godzin tego. Nie ma szans, to dlatego mówię właśnie, że te do Shadow Warriora drugiego te sesje, one są takie właśnie bardzo reprezentatywne, bo tam nie ma jakiegoś ani męczenia były w jedną stronę, ani jakiegoś tam uważania i gadania o tym, co ostatnio widziałem na YouTubie. Mhm. No, a jeśli chodzi o rzeczy cutscenowe, to nagrywamy, schodzi około 2 godzin materiału takiego finalnego. Czyli z 8 godzin, 2 godziny one dolatują jako taki materiał, który jest wykorzystywany w cutscenach. Bo tu mamy 2 godziny cutscen. Ładnie, to bardzo, bardzo. Nie zależy. Później, wiadomo, tam są jeszcze dalej później straty, gdzieś to jest cięte. Ale to tak naprawdę, jak można zobaczyć, to 2 dni, 1 dzień na taką grę. Znaczy, no 130 animacji to jest jedna postać. W Shadow Warriorze pierwszym mieliśmy około 60 animacji na postać. Mm-hmm. Teraz jest ich więcej. To zależy właśnie od tego, jak bardzo są te postaci zaawansowane. Na przykład w Wiedźminie drugim tam było po 200 postaci na... Jezu, 200 animacji na postać. Mm-hmm. To jest taka średnia. Nie wiem jak u was jest, jak jest, znaczy w CI. Ale to są takie po prostu średnie rzeczy. Czyli dwie postaci można nagrać gameplayowo i można nagrać 2 godziny mockupu. Tam nie ma znaczenia ile postaci, bo my mockupowaliśmy u siebie 3 postaci naraz i to wychodzi bardzo fajnie. To nawet z propami, tam jakaś piłka była w ogóle grana, jakieś takie rzeczy. I to bardzo fajnie wyszło, nie ma z tym problemu. 4 postaci nie nagrywaliśmy nigdy, bo po prostu nie było takiej potrzeby zwyczajnie. Nie było projektu, który by wymagał 4 postaci naraz. Jak są większe sceny, to zazwyczaj się je tnie po prostu z wygody, bo nie wiem, jak ludzie stanowią jakieś tło, lepiej to tło jest nagrać osobno. Oni tylko muszą wiedzieć, gdzie patrzeć i na co zwracać uwagę i tyle. Tak, no, to takie są średnie, takie są czasy, tyle można z tego mniej więcej wycisnąć. No dobra, można zwiększyć, bo łatwo można też zmniejszyć. Czyli co, od paru dni do, nie wiem, tygodnia, dwóch trwa przetwarzanie tego, w zależności od tego, jak skomplikowane były te nagrania? Różnie. Zazwyczaj to jest, znaczy my robimy tak, że nawet jeśli te dane są jakieś paskudne, bo to jest tak, że jak dane schodzą z automatu, ewentualnie z jakąś tam lekką pomocą, to my to mamy w tej naszej cenie i nie kombinujemy. Ale jeśli są bardzo trudne rzeczy, no to wtedy prosimy o dorzucenie jakichś, po prostu ktoś musi na tym siąść i to wszystko obrobić. I wtedy pewnie się dogadujemy na jakieś pieniądze po to, żeby to wyczyścić. Mhm. Ale to wtedy długo trwa, bo wtedy ta osoba, która klient, musi wiedzieć dokładnie, czego chce, a jak już musi za to płacić, to wtedy się tym bardziej skupia. I to też jest na tyle fajne, bo oni wtedy się, klienci, przykładają do tego, żeby jednak nie czyścić im wszystkiego, bo tak, bo może mieć, a nam marnując masę czasu, tylko po prostu wyłącznie te miejsca, które są potrzebne. No i te miejsca, ocenienie i znalezienie tych miejsc, które są potrzebne, zajmuje dosyć dużo czasu. No i wtedy ciężko jest powiedzieć, ile czasu trwa czyszczenie, bo to czyszczenie potrafi trwać nawet parę miesięcy, dlatego że na przykład przyjdzie dopiero po miesiącu dla nas w ogóle zasięg, że wyczyście nam tą animację. Ale to
mieliśmy dosłownie takich parę sytuacji. To jest tak, że naprawdę bardzo dużo idzie po prostu, zupełnie idzie z automatu, całkowicie idą te dane takie jak... Tam mamy przykłady, mamy jakieś przykładowe dane, czy co? Niektóre mamy, które mamy. Tak, żeby to pobrać, nie? Nie mam, a tu musimy wrzucić. No. To wrzucimy gdzieś na stronę po prostu takie dane przykładowe, no, jak to... Fanpage'a. Zapraszamy na naszego fanpage'a wszystkich. Lubię. Macie? Mockup.pl, tak? Macie? Mockup.pl jesteśmy. Tam znajdziecie informacje z projektów jakichś wcześniejszych. Pokazujemy różne rzeczy. A teraz w takim razie wrzucimy dane takie przykładowe do pobrania. Tak, tak. Ja to gdzieś tam. Dobra. Bardzo starej sesji najlepiej takiej, która. Dobra. Tak. Słuchajcie, fajnie nam idzie. Ja teraz sobie pogadajmy o referencjach, bo myśmy tu całkiem, w ogóle bardzo wam dziękuję, całkiem sporo linków żeście powrzucali do tego naszego dokumentu. Ja z chęcią, jeżeli nie macie nic przeciwko, podlinkuję to wszystko pod opisem wideo, znaczy w opisie wideo, które jutro się znajdzie na YouTubie, ale czy coś byście chcieli wyróżnić albo, bo na przykład są tu edukacyjne, które mogą być bardzo ważne dla niektórych ludzi. Przejdźmy przez tą listę, ja ją odpalę tutaj ludziom, żeby ją widzieli. Powiedzcie, co jest ważne i kiedy korzystać z tych linków, które tu przyjęliście, komu i jak się mogą one przydać. Na przykład pierwsze dwa to co, są jakieś edukacyjne, tak? Tak, do nauki, do Motion Buildera. Tutoriale edukacyjne. Ten pierwszy to Damiana, tak? Czy twój? Ten pierwszy mój, ten tutor. Okej, no, a drugi to jest mój 3D Bass. Ja się z tego uczyłem wiele lat temu, Motion Buildera. Ja też. Bardzo dobre rzeczy, co prawda z bardzo starej wersji. Z czwórki. Wszystko jest aktualne. Fajnie się też i słucha, bo są bardzo fajnie prowadzone. Tak, oni tam bardzo tacy, w taki bardzo wesoły sposób one są doprowadzone, to jest przyjemne po prostu w słuchaniu, także to polecam. Okej, okay. A to są... Oparty jest informacje o branży, o technologii i tam też jest tutorial do obsługi Blade'a bajkonowego. Okej, okay. Gdyby ktoś chciał obsługi... Bardzo niszowo, jak ktoś chce się specjalizować no właśnie. W programowaniu, to można, tam jest to fajnie wytłumaczone. Dobrze. Następne są do próby, to o czym mówiliśmy, czyli... Dopuszczałem nawet. Nasze próby. Wirtualna kamera i literatura. No jest kilka książek na rynku, które poruszają kwestię motion capture. Można je znaleźć też na Amazonie, jak się wpisze hasło, ale należy zwrócić uwagę na rok wydania, bo no, niektóre rzeczy są z 99 roku. Trochę się zmieniło. Te dwie, które tutaj podałem, są całkiem rozsądne i warto się z nimi zapoznać. Zobaczcie sobie na Amazonie, można znaleźć tam też używane niedrogo. W Polsce też są do kupienia, ale drogo. Dobra, o pozostałych dwóch to mówiliśmy. O, tu Damian, czyś to Damian sam składał, ten to wideo z Mockup Lords? Tak, świeżutkie dzisiaj jeszcze. Dobra, i podzielimy się, nie masz z tym problemu. Tak. O, proszę, tu widać, że tarcza, to Maciek tą tarczą machał właśnie. Jeszcze ja nie chciałem, świetne. No. Ta tarcza ma, to są rurki z piaskiem w środku, żeby... A to ja nie widziałem, że tam piasek, bo ja jej do ręki nawet nie widziałem. No waży z 2 kilo nawet. Kurde. No to jest ważne, propy dobrze robić odzwierciedlające, jeżeli już nie chociaż wygląd prawdziwego przedmiotu, to chociaż wagę, bo to potem w ciele widać. Ten szkielet zupełnie inaczej pracuje, kiedy jest coś ciężkiego w rękach, a nie tylko udaje się, że ma się na przykład topór. No tu widać, że on pracuje nad tym, że go to kosztuje. O, i na końcu są animacje śmierci, moje ulubione, ukochane, tu serduszko wklejam, świetne są, tak, dobrze, to podlinkujemy, w opisie wideo będzie można sobie obejrzeć sesję z Lords, masakrycznie fajna sprawa, aż mi się łezka wokół kręci, słuchajcie, kurde, dobra, chłopaki, powiem guma. No, kurczę, Maciek Kwiatkowski. Nie wiem, czy śmiało nie można powiedzieć, że to jest człowiek najbardziej wyspecjalizowany, jeśli chodzi o walkę w Polsce i motion capture. To nie wiem, czy jest ktoś, kto tak duże doświadczenie ma. Nie ma. No, bez dwóch zdań. Dobra, chłopaki, to podsumujmy w takim razie. Bardzo ładnie, żeśmy godzina 40 się zmieścili. Mamy dwa zwyczaje w każdym odcinku przegranych. Przede wszystkim każdy na koniec odcinka dzieli się, w co aktualnie gra. Zacznijmy od Michała. W co grasz teraz? Ja w co gram? W Close Combat.
Close Combat. Okej, okay, powiedz coś więcej, dlaczego? Wyszła, to jest w ogóle, to jest gra, to jest RTS, znaczy 2D. Pierwsza wersja wyszła gdzieś tam w latach 90. W ogóle bardzo dawno temu i teraz odkopali to znowu i zrobili kolejną wersję. I to się świetnie gra. To jest taka druga wojna światowa, leją się te czołgi tam po prostu między sobą. Tam oni reklamowali pierwszą część jako, że żołnierze zachowują się tak jak naprawdę. Nie? I rzeczywiście tam jakieś się na przykład leżą gdzieś, gdzie są w miarę bezpiecznie, ale się ich ostrzeliwuje dłuższy czas, to oni zaczynają uciekać albo im zaczyna odbijać. Tak jak normalnie niby to ma symulować front. I to jest taka chyba najbardziej realistyczna symulacja pola walki takiego wojnoświatowego. Mm-hmm. Do tej pory, nie? No to jest taka taktyczna walka na dosyć małej skali, bo tam tych czołgów tam jest 4 i nie wiem, i z 40 ludzi. No i oni się tam biedacy mordują, strasznie przy tym krzycząc, więc muszę dźwięk wyłączać. To ja w to wiem ostatnio. Ale to jak nie mam czasu, bo muszę robić jakieś inne rzeczy. Zazwyczaj tak, ale gram. Ja bawię się ostatnio, kupiłem sobie na AliExpressie takie plastikowe, nie kartonowe, gogle, w które wkłada się telefon. Znalazłem bardzo wysokiej jakości, naprawdę oszałamiająca cena, chyba $17 z przesyłką. I okazuje się, że są fajne, bardzo fajne aplikacje. Ostatnio coraz więcej na Androida wychodzi, można je pobierać i śmiało się nimi bawić. I ja jeżdżę teraz na motocyklu. Wow. No i tu słuchaj, to działa, to tak wkręca. Mnie głowa od tego nie boli, nie mam żadnych jakichś efektów ubocznych, więc mogę sobie pozwolić na to, żeby odpłynąć czasami. Teraz zacząłem odkładać na lepszy telefon, żeby mieć jeszcze lepszy ten wyświetlacz i żeby wejść. Okay. Ta też tak na mnie patrzy. A co ci to? No cóż, no. Nie będą tego wiedzieć, to tylko my będziemy wiedzieć takie rzeczy. Damian, masz w ogóle czas w coś grać obecnie? Tak, w piłkę z córką, ewentualnie niedługo z synem, jak się nauczy chodzić. Nie, na razie, no szczerze, to głównie pochłania mnie praca i rodzina, więc na granie nie mam czasu, a kiedyś może wrócę do tego. Ostatnie gry, w jakie grałem, to 3 lata temu w Deus Exa, wow. Human Revolution, więc to jest jedna z gier, którą przyszedłem w całości do A do Z i jestem z tego bardzo zadowolony, świetna gra. I wcześniej jeszcze zaległy, ale jednak bardzo wartościowy Half-Life 2. Czyli obie dwie bardzo klimatyczne i świetnie zrobione gry. A tak poza tym to głównie YouTube. Tak. Do oglądania gier. O, tak, tak. Znam ból. Ja ostatnio odpaliłem Super Meat Boya na mojej Wicie, bo nigdy nie miałem okazji w niego zagrać, a ostatnio wyszedł na Vita, to stwierdziłem, że nadrobię to tak przy okazji. No dobra, i słuchajcie, bardzo wam dziękuję, chłopaki, że znaleźliście chwilę. Wyszedł dużo bardziej taki analityczny odcinek niż przypuszczałem, co mnie cieszy, bo ma dużo większą wartość taką, no, branżowo, profesjonalną, taką nerdowską, najkrócej rzecz ujmując. Co jest fajne. Jeszcze jeden zwyczaj mam. Zawsze na koniec odcinka wszyscy machamy do kamery, żeby thumbnail był tak zwany. Tak żebyście wszyscy mogli 3-4 do kamery, pomachajmy teraz. To będzie mi... O, właśnie, dziękuję wam bardzo. I tyle. To był 23 odcinek Przegranych. Adrian, Michał, Damian, bardzo wam dziękuję. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, Bonsai knuje na przyszły tydzień odcinek w bardzo fajnym składzie, ale nie chcę jeszcze mu zdradzać tutaj i uiszczać informacji, nad którymi pracuję, o game jamach. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to tak będzie za tydzień, o tym będziemy mówić. Trzymajcie kciuki, bo wydaje mi się, że to jest bardzo dobry temat dla ludzi, którzy zaczynają w branży albo chcą dopiero do branży wejść. No i co? No i chyba tyle. Miłej nocy dla naszych słuchaczy. No i wam, drodzy, życzę miłego wieczoru i trzymajcie się. Dzięki wielkie. Cześć, dzięki. Dzięki wielkie i pa, pa. Sorry.